Dzień dobry Państwu. Otwieram piątą sesję dziewiątej kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu dzisiejszym. Witam serdecznie wszystkich radnych. Witam pana burmistrza. Witam pracowników urzędu. Przede wszystkim witam wszystkich zgromadzonych gości, którzy dzisiaj przyszli na dzisiejszą sesję. I witam wszystkich gości, którzy oglądają nas za pomocą przekazu teletechnicznego. Szanowni Państwo, na podstawie listy obecności stwierdzam kworum Rady. Obecnych jest 14 radnych. Rada ma możliwość skutecznego podejmowania uchwał. Przypominam, że sesja Rady Miejskiej jest transmitowana na żywo oraz nagrywana. Administratorem danych osobowych na nagraniach jest burmistrz Rabki-Zdroju. Dane osobowe są przetwarzane w celu transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przypominam, że podczas sesji obowiązuje zasada przestrzegania ochrony danych osobowych, co się wiąże, aby nie ujawniać bez uzasadnionej potrzeby danych osobowych osób, które są nie będące funkcjonariuszami publicznymi, nie pełniącymi funkcji publicznej, ani niezwiązanymi z tą funkcją. Jednocześnie proszę, aby każdy radny na dzisiejszej sesji pamiętał o włączaniu mikrofonu w czasie zabierania głosu. Ponieważ przed sesją nie wpłynął żaden wniosek o zmianę porządku obrad, w związku z tym będę prowadził te obrady według następującego porządku. Punkt pierwszy, otwarcie piątej sesji, to nastąpiło. Punkt drugi, wręczenie zaświadczeń sołtysom oraz członkom rad sołeckich, sołectw Chabówka, Ponice, Rdzawka, wybranych w wyborach 21 lipca 2024 roku. Po wręczeniu była prośba do mnie o zabranie głosu pani Małgorzaty Żurek z Rady Sołeckiej. Witam pana sołtysa Rdzawki. W punkcie trzecim, wręczenie zaświadczeń przewodniczącym oraz członkom zarządów osiedli wybranych w wyborach organów osiedli w gminie Rabka-Zdrój w roku 2024. Po tym punkcie o zabranie głosu poprosił pan Edward Żurek. Punkt czwarty, sprawozdanie burmistrza Rabki-Zdroju z działalności międzysesyjnej. Punkt piąty, podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju. Mamy tutaj trzy uchwały. Pierwsza w sprawie zmiany uchwały nr 3/7/24 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 maja 2024 roku. Druga w sprawie zmian w budżecie gminy Rabki-Zdrój na rok 2024. W punkcie trzecim w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój. Punkt szósty, poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Punkt siódmy, interpelacje i zapytania radnych. Punkt ósmy, zamknięcie sesji. Czy szanowni radni mają jakieś zapytania czy uwagi do porządku obrad? Nie widzę, w związku z tym taki porządek obrad pozostaje. Przechodzimy, otwieram punkt drugi porządku obrad, wręczenie zaświadczeń sołtysom oraz członkom rad sołeckim. W tym momencie tutaj wręczymy zaświadczenia. Panie Przewodniczący, może najpierw podziękowaliśmy dotychczasowym sołtysom, a później wręczenia. Poproszę o głos pana burmistrza. Panie Przewodniczący, szanowni radni, szanowni goście. Jeżeli pozwolicie, najpierw może wręczylibyśmy podziękowania dotychczasowym sołtysom, którzy pełnili tą funkcję, a później byśmy wręczyli sołtysom i Radzie Sołeckiej danej miejscowości i w ten sposób byśmy zrobili. Mam bardzo nadzieję, proszę, żeby to trochę nam też uporządkowało, jeżeli można. Jak najbardziej. Szanowni Państwo, chciałbym podziękować sołtysom, którzy pełnili tą funkcję dotychczas, bo najczęściej jest tak w sołectwie, że pierwsze uderzenie na siebie przyjmuje sołtys. Niezależnie od tego, czego sprawa dotyczy, czy jest to droga, czy jest to odśnieżanie, czy lampa, która nie świeci, to numer do sołtysa znają wszyscy i najczęściej wygląda to w ten sposób, że on jest tą pierwszą osobą, która wie o danej sytuacji, o danej sprawie albo musi wysłuchać to, co mieszkańcy mają również do powiedzenia. Tak to wygląda. Trochę inaczej jest
w Rabce, bo tu bardzo często jest tak, że mieszkańcy zgłaszają tą uwagę między innymi Komitetowi Osiedlowemu, ale bardzo często dzwonią również bezpośrednio do urzędu. Natomiast w miejscowości, w sołectwie sołtys musi pierwszy wysłuchać, bardzo często wielokrotnie tłumaczy i stara się te sprawy, które są trudne, ciężkie, wątpliwe albo do rozwiązania, bardzo często to właśnie sołtys jest tą osobą, która przyjmuje te wszystkie informacje i następnie kieruje je dalej, czyli do urzędu. I z tego miejsca chciałbym podziękować panu sołtysowi Robertowi Żądło za pełnienie funkcji w tej poprzedniej kadencji. Jak państwo wiecie, ta kadencja była trudna, ale nie niemożliwa. Natomiast faktem jest, że trzeba było zmierzyć się z wieloma problemami. I sołtys, jak to się mówi, stanął na wysokości zadania, za co bardzo dziękuję. Panie Robercie, prosiłbym tutaj. Bardzo dziękuję. No i mam nadzieję, że to nie będzie koniec. Że to nie będzie koniec tego. Dziękujemy. O, do środka, skoro Piotr chce zrobić zdjęcie. Dzisiaj jestem niefotogeniczny. Dziękuję. Bardzo bym prosił do nas panią Jolantę Świder, dotychczasową panią sołtys Ponic, która na podobnej zasadzie borykała się ze wszystkimi problemami, które dotyczyły tego sołectwa, ale również starała się te wszystkie problemy rozwiązać. Bardzo dziękuję również za tą pracę. Że było dla mnie zaszczytem współpracować przez te 6 lat z ludźmi z tego urzędu. Dziękuję bardzo. Chciałbym również zaprosić do nas pana Józefa Filasa, sołtysa województwa małopolskiego, byłego sołtysa dotychczasowego i przyszłego. I dziękujemy również za całą pracę. Nie przesłanie się kwiatki. Józef, ja tylko. Kwiatka się nie wykwaje. Dziękujemy bardzo. Teraz włożę tutaj pan. Dzień dobry, szanowny panie przewodniczący, szanowna rado, panie burmistrzu, pracownicy i szanowni goście, zarówno tu na sali, jak i przed monitorami. Reprezentując dzisiaj Miejską Komisję Wyborczą w zastępstwie pana przewodniczącego Roberta Wodziaka, pragnę pogratulować wszystkim wybranym sołtysom, wszystkim członkom wybranym rad sołeckich, podjęcia się tego wyzwania właściwie i zwycięstwa w tych wyborach. I w imieniu Miejskiej Komisji Wyborczej wręczę teraz zaświadczenia o wyborze. Tak zdecydowaliśmy, że podzielimy to po prostu miejscowościami i poproszę na środek sołtysa danej miejscowości razem z członkami Rady Sołeckiej wspólne zdjęcie, a następnie po prostu kolejną miejscowość. I prosiłbym do siebie, zaczniemy oczywiście alfabetycznie od Chabówki, i prosiłbym panią sołtys Marię Ponicką do nas. Nawet fajnie, że tak, będzie bliżej. Ja wyczytam oczywiście może. Pani Ewa Jurzak. Gratuluję. Pani Małgorzata Kalinowska. Gratuluję.
Pani Elżbieta Krauzowicz. Nie ma. Dobra. Pani Urszula Krauzowicz. Nie bliźniaczki. Pani Maria Pazińska. Pani Magdalena Szczęśniak. I pani Lucja Żurek. Ja może pójdę z drugiej strony. To teraz już wkraczamy do Ponic i zapraszam do nas panią Marię Świder, sołtysa wsi Ponice, nowo wybraną. Ale dobrze, że pani pan Marek Krzyszczoń? Ja nazywam, bo już dobrze. Pani Wioletta Kalista. Pani Renata Nawara. Pan Paweł Pędzimąż. Pani Klaudia Szyszka. Pan Krzysztof Świder. I pani Małgorzata Żurek. I z drugiej? Panowie? Obejmijcie. A teraz już po sąsiedzku zamiedzę. Sołectwo Rdzawka i zapraszam do nas pana sołtysa Józefa Pilasa. W tym roku w tej kadencji wyzwanie. Małopolska już zdobyta. Teraz możesz tylko zostać procesem Polski. No i całą Rdzawkę zapraszamy oczywiście. Nie ma nikogo? Nie. Przeczytam po prostu zaświadczenia dla członków Rady Sołeckiej wsi Rdzawka. Pan Tadeusz Chudy. Pan Piotr Kułach. Pani Zofia Pyka. Pan Marcin Rapacz. Pani Halina Swałtek. Pan Adam Twaruk. I pan Tadeusz Zając. Tutaj byłaby siła testosteronu, ale... Tak, ale tworzone są też, to nawet Rady Sołeckiej nie potrzeba. Nie, nie, nie. Do przodu. Dziękuję.
Także jeszcze raz gratuluję wybranym i, no i życzę udanej tych trudów, tej takiej pracy społecznej. Dziękuję serdecznie. Zamykamy punkt drugi. Otwieram punkt trzeci porządku obrad. Wręczenie zaświadczeń przewodniczącym oraz członkom zarządów osiedli wybranych w wyborach organów osiedli w gminie Rabka-Zdrój w roku 2024. Bardzo proszę pana burmistrza o zabranie głosu. Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałbym również podziękować wszystkim tym, którzy dotychczas pracowali w radach osiedli, w komitetach osiedlowych, tych, którzy zgłaszali uwagi i bolączki. Część rzeczy udało się nam zrealizować, niektóre niestety nie i pewnie będziemy próbowali to zrealizować teraz. Natomiast te osoby, które pracują w radach osiedlowych, to są osoby wielokrotnie bardzo zaangażowane, to są osoby, dla których to są rzeczy istotne, ważne, czy tak jak sami mówią, właśnie z tą myślą trafili do rady osiedla, żeby pewne rzeczy zmieniać. I mam nadzieję, że tak jak i państwo nowo wybrani do rad osiedlowych przedstawiciele będą również próbowali realizować te swoje plany, zamierzenia i cele. Natomiast ja mogę powiedzieć za siebie, ale myślę, że po części również za radę, że będziemy starali się wsłuchiwać w te głosy i w miarę możliwości, w miarę posiadanych środków realizować te zadania czy oczekiwania, które są ze strony mieszkańców. Dziękuję. I bardzo proszę o wręczenie zaświadczeń. To zaczynamy od osiedla Łęgi i zapraszamy do nas panią Natalię Mrożek. Pani przewodnicząca zarządu osiedla Łęgi. Pan Piotr Kapłon. I od razu pani Maria Wróbel. Teraz osiedle Nowy Świat i przewodniczącą zapraszam zarząd osiedla Nowy Świat, pani Maria Majerczyk. Pozostałych członków zarządu osiedla pani Maria Dziadek. Pani Anna Głazik. Piotr Ptak. Panowie nas zawiedli, nie przyszli. Dzisiaj nie? To członek zarządu osiedla Nowy Świat, Piotr Ptak i jeszcze pan Piotr Sochań. Tak. No to. Pani przewodniczącej oddam. Dziękuję bardzo. Za pozostałym członkom. Do przodu. Bliżej się. Bardzo bliżej. Jeszcze bliżej? Tak. Uwaga. Dziękujemy. Teraz osiedle Orkana. I zapraszam do nas przewodniczącą zarządu osiedla Orkana, panią Katarzynę Losterbacik. Dziękuję.
I pozostałych członków, pani Renata Kałowska. Pani Elżbieta Kowalcze. I ty. Uwaga, nie mówimy. Ale się usłyszymy. Jeszcze raz dziękujemy. Dziękujemy. Teraz osiedle Rynek. Zapraszam przewodniczącego zarządu osiedla, pana Piotra Żarnowskiego. I pozostali członkowie, Monika Chorzępa i pan Stanisław Kiersztyn. Przechodzimy do osiedla Słone i zapraszam przewodniczącego pana Piotra Drabika. I pozostali członkowie, pan Jakub Bala, pan Andrzej Rogowiec. Pan Jakub Słoński. I pani Renata Żaczek. Osiedle Traczykówka i zapraszam pana przewodniczącego Edwarda Żurka. I pozostali członkowie, Ania Koperniak. I pan Piotr Kozłowski. Teraz zarząd osiedla Zaryte i zapraszam przewodniczącego pana Mariana Kubonia. I pozostali członkowie, pan Arkadiusz Koźlak.
pan Stanisław Możdżeń. Pani Ewa Rapta. I pani Zofia Zabawa Putiatycka. Na tą dzisiejszą sesję były wszystkie osiedla, w których udało się już przeprowadzić wybory zarządów. Zostały nam jeszcze dwa osiedla, które termin kolejnych wyborów zostanie ustalony w sumie dzisiaj. Dziękuję serdecznie panu burmistrzowi, dziękuję panu Pawłowi za pomoc we wręczeniu. Bardzo bym prosił teraz o zabranie głosu pani Małgorzatę Żurek z Rady Sołeckiej w Płonicach, która chciała zabrać głos na dzisiejszym spotkaniu. Bardzo proszę. Dzień dobry. Ja chciałam, korzystając z okazji, że jesteśmy tutaj w szerszym gronie, zaprosić serdecznie pana burmistrza, przewodniczącego rady oraz wszystkich radnych tutaj zgromadzonych, sołtysów i rady sołeckie wsi Rdzawka i Chabówka na dożynki gminne, które odbędą się 25 sierpnia w Płonicach. Dożynki rozpoczną się uroczystą mszą świętą o godzinie 13. Zaproszenia dostarczymy jak najszybciej. No i oczywiście zamieścimy informacje na portalu radnego. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam. Oczywiście mieszkańców Rabki też zapraszamy. Dziękuję serdecznie pani Małgorzacie. Proszę o głos jeszcze pana Edwarda Żurka. W związku z tym dzisiejszą uroczystością wręczenia tych zaświadczeń o wyborze chciałbym wszystkim podziękować mieszkańcom, którzy wykazali swoją aktywność społeczną i przyszli na te wybory, na te zebrania. No, niestety ta aktywność w mieście Rabce no i nie jest wielka, patrząc po ilości osób, które brały udział w tych zebraniach. Według mnie po prostu wynika to z tego, że w ostatnich dwóch czy trzech kadencjach rady osiedla zostały zepchnięte na margines. Po prostu rada odwróciła się do nich plecami, nie udzielając głosu ani na sesji, ani też nawet na komisjach. Jeżeli się chce przedstawić jakiś problem z danego osiedla, to no niestety, ale dotychczas nie było takiej możliwości, żeby można było dla szerszej publiczności całej Rabki przedstawić to właśnie na przykład na sesji. I w związku z tym to się rozpoczęło gdzieś w 2010 roku, jak zaczęły się sypać niepochlebne wypowiedzi w stronę radnych czy ewentualnie burmistrza. No i wtedy zaczęto ograniczać możliwości wypowiedzi. A w ostatniej kadencji zupełnie uniemożliwiono
wypowiedź na sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Edwardowi za zabranie głosu. Był to ważny głos tutaj też w stosunku do mieszkańców. Rzeczywiście to, co pan Edward powiedział, to tak się zdarzyło. Myślę, że tutaj wspólnie z radnymi wypracujemy jakieś stanowisko, bo to by się wiązało też ze zmianą statutu, bo w statucie został ten głos ograniczony. Wypracujemy tutaj wspólne stanowisko. Również rozmawialiśmy na temat wsparcia z powrotem komitetów osiedlowych w środki finansowe. Też będziemy tutaj w gronie i sołeckich oczywiście rozmawiać tutaj w gronie radnych. I na pewno ta rada i pod moim przewodnictwem będziemy się starać, aby ten głos był słyszalny. To nie jest tak, że też na komisjach nie można zabierać głosu. Na komisjach jak najbardziej uczestnictwo jest wskazane. Komisje są ogłaszane na portalu, kiedy są. Można przyjść i wyrazić swoje zdanie. Natomiast rzeczywiście, żeby tutaj w jakiś sposób przewodniczących dopuścić do głosu i tutaj, żeby ten głos od mieszkańców, czyli się tutaj jak gdyby przebił też, no to musimy tutaj popracować i opracować zmianę statutu. Także nad tym tematem będziemy w najbliższym czasie tutaj z radnymi dyskutować. Dziękuję panie Edwardzie za zabranie głosu. Mam jeszcze pytanie, czy ktoś z przewodniczących lub członków rad sołeckich, osiedlowych chciałby jeszcze w tych punktach tutaj zabrać głos? To oczywiście dopuszczę. Nie widzę. Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz gratuluję wszystkim, którzy w tych wyborach zostali wybrani przez mieszkańców. Mam nadzieję, że ta współpraca pomiędzy radami sołeckimi, sołtysami, przewodniczącymi komitetów osiedlowych i radami sołeckimi i naszą radą tutaj będzie jak najbardziej pozytywna i uda nam się realizować te zadania, które sobie założymy. Gratuluję jeszcze raz wszystkim i w takim razie dziękuję serdecznie. Przechodzimy do następnego punktu. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt trzeci. Otwieram punkt czwarty. Sprawozdanie burmistrza Rabki Zdroju z działalności międzysesyjnej. Bardzo proszę pana burmistrza o zabranie głosu. Panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni goście. W okresie międzysesyjnym od 15 czerwca 2024 do 31 lipca 2024 wydałem 19 zarządzeń jako organ wykonawczy gminy w sprawach finansowych dotyczących planu finansowego na rok 2024 realizowanego przez Urząd Miejski w Rabce Zdroju, 7 zarządzeń, zmian w budżecie gminy Rabka Zdrój na 2024, 4 zarządzenia, zmiany wykonania uchwały budżetowej gminy Rabka Zdrój na rok 2024, zarządzenia, zmiany planu finansowego na rok 2024, rachunków dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy, 4 zarządzenia, 2 zarządzenia ogólnoadministracyjne dotyczące powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenie stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach komisji i przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości o powierzchni 15 m2 oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 5980 położonej w Rabce Zdroju przy ulicy Orkana. Upoważnienie osób do działania w imieniu burmistrza. Upoważnienie dla pani Małgorzaty Urbańczyk, pełniącej obowiązki zastępcy kierownika świadczeń rodzinnych w OPS-ie. Wyznaczenie pracowników OPS-u w Rabce Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty bonu energetycznego. I 3 pełnomocnictwa dla pani Barbary Jaromin, pełniącej obowiązki kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rabce Zdroju do reprezentowania gminy Rabka Zdrój przed Sądem Rejonowym w Nowym Targu z powództwa gminy o zapłatę. Pełnomocnictwa
upoważnienia dla pana Krzysztofa Waniczka, przedstawiciela pracowni inżynieryjnej Renowa, do występowania przed organami administracji sądowej, samorządowej, rządowej i urzędami w sprawach formalno-prawnych związanych z uzyskaniem pozwoleń. Upoważnienie dla pana Pawła Rapacza, głównego specjalisty Urzędu Miejskiego, do występowania przed organami administracji samorządowej, rządowej, urzędami i wszystkimi instytucjami w sprawach formalno-prawnych związanych ze składaniem wniosków i uzyskiwaniem pozwoleń. Upoważnienie dla pani magister Grażyny Filas, adwokat działającej w ramach Kancelarii Adwokackiej w Nowym Targu, ulica Szaflarska 9, do reprezentowania Urzędu Miejskiego w postępowaniu sądowym toczącym się przed sądem w Nowym Targu. Upoważnienie pana Pawła Jasiurkowskiego do występowania przed organami administracji samorządowej, rządowej, urzędami i wszystkimi instytucjami w sprawach formalno-prawnych związanych z uzyskaniem pozwoleń. Upoważnienie dla pana Piotra Kowalczyk do występowania przed organami administracji samorządowej, rządowej i urzędami wszystkich instytucji w sprawach formalno-prawnych związanych z uzyskaniem pozwoleń. Dotyczy to przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu Gwiżdżówka w miejscowości Ponice. Upoważnienie pana Pawła Kowalczyk do występowania przed organami administracji samorządowej, rządowej i wszystkimi instytucjami we wszystkich sprawach formalno-prawnych związanych z uzyskaniem pozwoleń. Dotyczy przebudowy drogi wewnętrznej ulica Zakopiańska do osiedla Ryplubka w granicach pasa drogowego w miejscowości Rabka-Zdrój. Pełnomocnictwo dla pani Barbary Łopata, kierownik OPS-u w Rabce-Zdroju, do przeprowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty bonu energetycznego. Upoważnienie dla pani Wiolety Miśkowiec, zastępcy naczelnika Wydziału IRG, do reprezentowania gminy Rabka-Zdrój w lokalnej grupie działania Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy oraz w organie decyzyjnym. Jeżeli chodzi o decyzję Wydziału Geodezji imienia Komunalnego Gospodarki Gruntami, nadano 15 numerów porządkowych, 3 decyzje o podziale nieruchomości, dokonano 10 uzgodnień lokalizacyjnych przyłącza i sieci. Postępowania prowadzone przez Wydział IRG. Postępowanie na dowóz dzieci do szkoły podstawowej w Rdzawce oraz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 24-25. Część pierwsza na dowóz dzieci uczniów do szkoły podstawowej w Rdzawce w roku 2024-25. Wpłynęły 3 oferty. Firma HM Trans, spółka cywilna Hubert Kalman, Marcin Stasik z Płońska. Cena ofertowa 140 184 zł brutto. Druga oferta, firma usługowo-transportowa Krystian Strama, ulica Sądecka 39, Arabka Zdrój. Cena ofertowa 129 870 zł brutto. No i trzecia oferta to jest usługi transportowe Jarosz spółka ZOO, ulica Zaryte 21A. Cena ofertowa 149 650 zł 20 groszy. I we wszystkich trzech przypadkach tam jest również obwarowane to, że gdyby doszło do awarii, to podstawienie pojazdu dodatkowego w ciągu 15 minut. Część druga, dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023-2024. Złożono dwie oferty. Pierwsza oferta Muskar, spółka ZOO Brzeszcze, ulica Przemysłowa 10, cena ofertowa 626 100 zł. Czas podstawienia pojazdu zastępczego w wyniku awarii to do 15 minut. I druga oferta, usługi transportowe Jarosz, spółka ZOO, ulica Zaryte 21A, Rabka Zdrój, cena ofertowa 699 650 zł brutto. Czas podstawienia pojazdu zastępczego również 15 minut. Ogłoszono postępowania przed otwarciem ofert. Zostały wszczęte następujące postępowania. Pierwsze, rewitalizacja obszarów miejskich w Rabce-Zdrój, termin składania ofert do 6 sierpnia 2024. Drugie, wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku remizy OSP w Chabówce, termin składania ofert 7 sierpnia 2024. Trzecie, wykonanie prac budowlano-konserwatorskich na budynku zabytkowym
Villa Konary w Rabce Zdroju, termin składania ofert 8 sierpnia 2024. Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich ogrodzenia zabytkowego budynku Konary w Rabce Zdroju, termin składania ofert 8 sierpnia 2024. Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowej willi Krzywoń w Rabce Zdroju, uszkodzonego w wyniku żywiołu, termin składania ofert 14 sierpnia 2024. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Rabka Zdrój w 2025 roku. Termin składania ofert do 21 sierpnia 2024. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego realizowanego przez Wydział IRG. Usługa dotycząca usunięcia drzew rosnących w parku zdrojowym w Rabce Zdrój. Ponadto w wyżej wymienionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami. Uczestniczyłem w czwartym przeglądzie przedszkolnych grup teatralnych Mała Scenka. Uczestniczyłem w zebraniach zarządu osiedli. W zakończeniu projektu Roztańczone Lato uczestniczyłem w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników społecznej inicjatywy mieszkaniowej SIM Małopolska. W Radzie Nadzorczej Spółki Szpital Miejski uczestniczyłem w uroczystości konsekracji ołtarza w kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Rabce Zdroju, w festynie góralskim na Słonym. Spotkałem się z panią wójt gminy Mszana Dolna w sprawie ścieżki rowerowej Chabówka Mszana Dolna. To znaczy pani burmistrz i pani i wójt gmina i miasto Mszana Dolna. Następnie w walnym zgromadzeniu spółdzielni socjalnej 9 Sił w Polanicy Zdroju uczestniczyłem w walnym zgromadzeniu członków gmin uzdrowiskowych, w walnym zebraniu spółki Szpital Miejski w Rabce Zdroju, w walnym zebraniu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych rejon Małopolska w Muszynie, w posiedzeniu klastra energii Brama Podhala, uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Nadzorczej ZWIK, w wystawie Artyści Rabczańscy 2024 inaugurującej działalność Galerii pod Aniołem. W Tarnowie uczestniczyłem w spotkaniu z wojewodą małopolskim, Międzynarodowym Festiwal Literatury Dziecięcej Rabka Festiwal. Uczestniczyłem w rozpoczęciu i zakończeniu 8. edycji zawodów rowerowych dla dzieci Cross Bike Race 2024. W 20. Festiwalu Muzyki Organowej imienia księdza Kamila Kowalczyka, w inauguracji i zakończeniu wyścigu kolarskiego o Puchar Szlaku Solnego uczestniczyłem w 11. Festiwalu Kultury Beskidu Wyspowego Beskidzkie Rytmy i Smaki, uczestniczyłem w spotkaniu z wicewojewodą małopolskim podczas otwarcia ulicy Zakopiańskiej, spotkałem się z dyrekcją PKP Cargo, spotkałem się z prezesem Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego w Rabce Zdroju i uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Nadzorczej Zakładów Komunalnych w Rabce. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi za przedstawienie sprawozdania. Czy ktoś z radnych ma jakieś zapytanie do sprawozdania pana burmistrza? Nie widzę, dziękuję bardzo. Pani Ewa, tak? Bardzo proszę. Chciałam pierwsze spytać, bo nie dosłuchałam. Kto wyznaczony jest do zadania gwizdówka? Bo tam pan przeczytał, ale nie, po prostu umkło to. Może Ewa na pierwszej stronie było. Było, było. Osoba. Pan Piotr Kowalczyk. To jest ktoś z... To jest projektant. Czyli telefon będzie można... Jak najbardziej. I mam jeszcze jedno pytanie, też tam pan było to. Kto jest wyznaczony do zadań związanych z lokalną grupą działania Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy? Ze strony urzędu? Tak. Tak. To też mi umkło, a nie pani Wiola Miśkowiec. I tu jeszcze przy tym chciałabym spytać. Czyli jak mam rozumieć, że jak pójdę do pani Wioli Miśkowiec, to będę mogła uzyskać informacje, bo tam w tym patrzyłam na te lokalne grupy działania i tam gmina do każdych grup jakieś tam, które macie, to wnosi jakiś udział. Akurat do lokalnej grupy działania tam wyczytałam 29 tysięcy, ale mnie interesuje, ile z jednego mieszkańca gmina oddaje składkę? Tak, 3 złote. 3 złote i chciałabym wiedzieć, takie informacje chciałabym uzyskać i chcę wiedzieć, czy jak dopójdę do pani Wioli, ile to daje na mieszkańca, jaką kwotę wnosimy do LGD-u i czy my bierzemy te pieniądze po prostu, bo wiadomo, że my musimy tam zabezpieczyć, no nie, żeby wziąć z lokalnej grupy działania, to my musimy mieć ten wkład, a nie ukrywam, że te wszystkie pieniądze, no po prostu
no warto z tego skorzystać, bo jednak wnosi gmina z każdego mieszkańca po 3 zł plus ten wkład, ja przeczytałam, ze 29 tysięcy z czymś było w tamtym roku, chyba 2023. To jest w tym zestawieniu całym, co jest na BIP-ie, to ja to znalazłam. I to mnie bardzo właśnie interesuje, bo złożyłam w tamtym roku jako w imieniu, znaczy to w imieniu straży, no nie, na wyposażenie kuchni i było to złożone i mam to ksero tego pisma, no ale zero odzewu. Interesuje mnie, gdzie te pieniądze są po prostu i czy ich bierzemy. Można? Bo to po prostu tak. Trzeba zabezpieczyć. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Znaczy, powiem pani tak, dzisiaj od pani Wioli się pani tego nie dowie, wiem, dlatego że ona tego też nie wie. Natomiast było w tym tygodniu, co minęło, tak jak tu powiedziałem, brałem udział w tym spotkaniu i po tym spotkaniu spotkaliśmy się jeszcze później jako wójtowie, burmistrzowie tych gmin, które tworzą tą LGD i padały tam pytania, jakie to kwoty faktycznie na poszczególne gminy były przez ten okres ostatni siedmioletni, przeznaczone. Tak naprawdę większość tych wójtów tych kwot nie znała i w tym tygodniu, co minął, nie, przepraszam, w tym tygodniu, teraz, w poniedziałek, ja napisałem takie pismo, że bardzo bym prosił o przekazanie informacji właśnie przez LGD, jakie kwoty udało się pozyskać na poszczególne gminy, nie tylko na inwestycje gminne, tak jak my, przykładowo budynek na stadionie żeśmy remontowali, bo tam, ale również przez osoby prywatne, między innymi dlatego, że ja przynajmniej na tym spotkaniu też o tym mówiłem, że są sytuacje takie, że mamy w naszej gminie przynajmniej stowarzyszenia, które chciałyby pozyskać środki i to jest tak, jak państwo wiecie, gmina może im jakieś tam pieniądze dać, ale to jest określona ilość pieniędzy, nie ma więcej też. I chcielibyśmy pokazać dobre przykłady i dobre praktyki, że można również i tam pozyskiwać te środki. I myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te stowarzyszenia działające na terenie naszych gmin mogły występować i pozyskiwać te środki. Mam nadzieję, że taką informację uzyskamy. Przekażemy i damy również na naszą stronę internetową, jakie to były ewentualnie kwoty, jakie środki, kto ile pozyskał. Może to zachęci również innych, bo chciałbym powiedzieć tak, że pieniądze, które w tamtym roku, z tego co ja pamiętam, była to kwota przekazana na stowarzyszenia, przeszło 370 tysięcy, ale oczekiwania stowarzyszeń są większe. I uważam, że powinniśmy też stowarzyszeniom pokazać jakby inny kierunek, oprócz gminy, gdzie jeszcze ewentualnie mogą się o te środki starać, a jeżeli komuś się uda pozyskać, to trzeba to pokazać jako dobry przykład, że istnieje taka możliwość, z tego względu, że w wielu stowarzyszeniach są osoby aktywne, prężne, gotowe pisać te projekty i działać i myślę, że również właśnie tutaj między innymi, bo na tak zwane NGOs i właśnie na te organizacje pozarządowe też są środki i myślę, że byłoby dobrze, żeby te organizacje korzystały jak najbardziej. Ale jeżeli pani radna jest zainteresowana, jak dostaniemy informację zwrotną, mogę wam wszystkim radnym to wysłać. Damy to na stronę urzędu, ale możemy państwu to również wysłać. Dobrze, dziękuję i jeszcze będę mieć jedno pytanie. Nie wiem, czy będzie pan burmistrz mógł coś nam później powiedzieć. Mówił pan, że pan brał udział w Radzie Nadzorczej Szpitala Miejskiego. Czy będzie pan mógł nam coś powiedzieć na temat prac, które są tam robione, czy jest przebudowa, czy to, jak się to toczy, czy to są po prostu poufne jakieś informacje? To nie powiem. Znaczy ostatnio na komisji w czwartek była tak, budżetowa, właśnie rozmawialiśmy z radnymi i radni właśnie między innymi też poprosili, żebym przygotował coś takiego, a ja poproszę prezesów naszych spółek, żeby przygotowali pewne informacje dotyczące między innymi jedna sprawa to kwestie finansowe, druga rzecz plany na przyszłość, ewentualnie te wszystkie inwestycyjne rzeczy, bo każda z tych spółek ma jakieś tam swoje plany inwestycyjne. I żaden z prezesów nie ukrywa, że chce również do państwa jako do radnych przyjść po to, żeby rada również te nasze spółki wsparła. I rozmawiałem właśnie z prezesami i zadeklarowali, że w ciągu miesiąca takie informacje będą przygotowane i państwo jako radni dostaniecie. Natomiast pan przewodniczący tutaj też sugerował, że chciałby, żeby początkiem września odbyło się takie spotkanie między innymi z udziałem prezesów naszych spółek. I jeżeli byście państwo, jeżeli to spotkanie dojdzie do skutku, no to myślę, że będą prezesi i nie tylko te informacje, które ja państwu
przekażę, ale na pytania czy wątpliwości, które Państwo będziecie mieli, udzielam odpowiedzi. Dziękuję Panie Burmistrzu. Rzeczywiście tak, żeśmy tutaj ustalali, że początkiem września, jak już sezon urlopowy się skończy, zrobimy komisję problemową, zaprosimy prezesów poszczególnych spółek i wtedy będziemy mogli zadawać pytania. Oczywiście po tej informacji, którą przygotują tutaj, którą zadeklarowali. Dziękuję bardzo Pani Radnej Ewie Świdę. Czy jeszcze ktoś z radnych chciałby zadać pytanie w tym punkcie? Nie widzę, dziękuję bardzo. W związku z tym zamykam punkt 4. Otwieram punkt 5. Podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki Zdroju. Pierwsza uchwała jest w sprawie zmiany uchwały nr 3/7/24 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 28 maja 2024 roku. Podjęcie tej uchwały podyktowane jest faktem, iż nie wybrano organów dwóch osiedli na podstawie tej uchwały ze względu na niską frekwencję. To jest osiedle Centrum i osiedle Sądecka. W związku z tym, że z zapisów statutów wynika, że wybory przewodniczącego i pozostałych członków zarządu odbywają się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty pierwszej sesji nowo wybranej rady. W związku z tym ten termin mija nam 7 sierpnia i ta sesja jest zwołana też w związku z tym, z ustaleniem tych terminów. Ta uchwała, jak i pozostałe, które będę tutaj przedstawiał, były procedowane na komisji budżetowej. Odczytam tą uchwałę i będziemy przystępować do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Rabce Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr 3/7/24 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 28 maja 2024 roku. Na wniosek burmistrza Rabki Zdroju Rada Miejska w Rabce Zdroju uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym w załączniku do uchwały z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów organów osiedli w gminie Rabka Zdrój wyznacza się nowy termin wyborów i miejsce głosowania dla osiedla Centrum i Sądecka według poniższej tabeli. Dla osiedla Centrum w Szkole Podstawowej nr 1 to jest 7 sierpnia o godzinie 16 i dla osiedla Sądecka w Szkole Podstawowej nr 2 również 7 sierpnia o godzinie 18. Paragraf drugi. Pozostałe zapisy uchwały, jak i załącznika nie ulegają zmianie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Bardzo proszę o przedstawienie opinii Pana Przewodniczącego Komisji Budżetowej. Tak, w związku z przeprowadzoną komisją tutaj opinia przyszła pozytywnie. Ja tylko jeszcze nadmienię, żeby taka informacja, prośba do proboszczów, czyli na ogłoszenia parafialne, żeby taka informacja też poszła, gdyby księża. Poprosimy pana burmistrza tutaj, bo to na pewno zwiększy frekwencję. Także tutaj. Żeby już te wybory już się odbyły. Czyli opinia jest pozytywna. Dziękuję bardzo. W takim razie przystępujemy do procedury głosowania. Bardzo proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do drugiej uchwały, do kolejnej. Uchwała budżetowa w sprawie zmian w budżecie gminy Rabka Zdrój na 2024 i kolejna uchwała, która się z tym wiąże, zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka Zdrój. Bardzo proszę o przedstawienie tych uchwał panią skarbnik. Te uchwały również były procedowane na Komisji Budżetowej.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, zmiany w budżecie, które są przygotowane w tym projekcie, dotyczą wprowadzenia do budżetu środków, które otrzymaliśmy na realizację projektu Ochrona powietrza atmosferycznego w gminie Rabka-Zdrój. Otrzymaliśmy dofinansowanie tego projektu w wysokości 85%, 15% to tylko będą środki własne. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2027, w związku z czym są zmiany i wieloletniej prognozy finansowej i budżetu. W roku 2024 do budżetu wprowadzamy kwotę 124 990 zł i 97 groszy. Taka sama kwota jest wprowadzona też po stronie wydatkowej. Ta zmiana nie powoduje zwiększenia ani deficytu, ani zadłużenia gminy. Pozostałych innych zmian w tym projekcie nie ma. Jest tylko wprowadzenie tych środków. Dziękuję pani skarbnik. Czy ktoś z radnych ma jakieś pytania do tej uchwały? Dziękuję, nie widzę. Pani Ewa, przepraszam. Pani skarbnik, ja mam takie pytanie. Proszę mi powiedzieć, to 124 999 zł 97 groszy to są środki unijne. I do tych środków z tego wynika, że dołożone jest 22 tysiące, co tam widnieje na tej kartce. Objaśnienie. Tą kwotę 22 tysiące na minusie stworzyły dwie kwoty zabrane z oświetlenia ulic, placów, dróg 11 tysięcy, ochrona powietrza 10 tysięcy. Czy ja rozumiem dobrze, że 11 i 10 stworzyło to 22, które zostało dołączone do tej kwoty 124 i stworzyło 147, dobrze? Tak, pani radna. Tak. To jest ten nasz udział 15% w całości. Rozumiem. Proszę mi powiedzieć, gdybyśmy nie zabezpieczyli tych 22 tysięcy, to dostaniemy te środki? Nie dostaniemy. Wymóg jest taki, że musimy mieć wkład własny do realizacji projektu. Proszę mi powiedzieć jeszcze jedno pytanie mam. Czy dostaliśmy już te 124 tysiące? To będzie przychodziło, jak podpiszemy umowę o dofinansowanie, a chcąc podpisać umowę o dofinansowanie, musimy pokazać, że mamy te środki zabezpieczone w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Dopiero teraz po sesji możemy podpisać tą umowę, jeżeli państwo przegłosujecie ten projekt uchwały. Jeszcze mam jedno pytanie. Na stronie drugiej wydatki na inwestycje, zakupy inwestycyjne, tak, w kwocie 27 304 303. Proszę mi, bo próbowałam znaleźć tą kwotę, proszę mi powiedzieć, gdzie w tym WPF-ie czy wieloletniej prognozie finansowej mogę to znaleźć, bo próbowałam tą kwotę znaleźć, ale nie wiem, czy po prostu to będzie w całym zestawieniu rocznym, bo w tym nie ma tego. Może pani Ewo, do WPF-u przejdziemy w drugim punkcie, tak? No możemy. Może w drugim punkcie. Znaczy, może pani przewodnicząca. Panie przewodniczący, może powiem tylko w skrócie. Ta kwota 27 to wynika z tego, że 27 milionów i zakup i objęcie akcji 6 milionów. Razem to daje 33 miliony, już mówię w skrócie. I to jest w załączniku inwestycyjnym. Pani sobie teraz otworzy załącznik, tylko akurat przy tych zmianach nie ma załącznika inwestycyjnego, bo nie robiliśmy żadnych zmian w inwestycjach. Wprowadzaliśmy tylko dochody bieżące i wydatki bieżące. Więc jeżeli czegoś nie wprowadzamy, nie robimy zmian, tak jak teraz w planie wydatków majątkowych, to tylko tą kwotę się przepisuje. Ta, która była z poprzedniego zarządzenia czy z poprzedniej sesji. Dobrze, dziękuję. Jeszcze gwoli, że tak powiem, wyjaśnienia. Ta sesja również została zwołana na prośbę pana burmistrza i pana Kiersztyna właśnie w związku z tym, że obliguje tutaj termin pozyskania tych środków. I tak jak tutaj pani skarbnik powiedziała, rzeczywiście umowa dopiero może być podpisana, jeżeli będą te pieniądze zabezpieczone w budżecie, czyli my po dzisiejszej sesji, jeżeli te uchwały zostaną podjęte, dopiero będzie mógł tutaj pan burmistrz podpisać tą umowę i te pieniądze pozyskać. I tylko ta zmiana jest robiona w tej uchwale budżetowej, która jest na cały rok. Czyli rozumiem, że środków jeszcze nie ma na koncie, dopiero jak przegłosujemy, to one wpłyną, a dokładnie jest tak. Jakiś termin wdrożenia tego programu, czy... My musimy podjąć tą zmianę i chcąc otrzymać środki, to zmiana w budżecie musi być do 20 sierpnia i dopiero później będą przysyłane. Będą one przychodziły w transzach, w zaliczkach, z których będziemy się musieli rozliczać. Nie dostaniemy od razu całej kwoty, tylko w transzach.
Bo to jest projekt trzyletni, tak? Tak, no widzicie państwo, bo właśnie wieloletniej prognozie finansowej pokazane jest, w której roku, jaką kwotę przeznaczamy na realizację tego projektu. To jest w załączniku numer 2. Nie wiem, czy pani przewodnicząca od razu omówi ten WPF, czy przegłosujemy? Może przegłosujemy pierwsze tą uchwałę. Proszę jeszcze o opinię pana przewodniczącego Komisji Budżetowej. Tak, podczas Komisji Budżetowej jak najbardziej opinia przyszła pozytywnie, więc tutaj nie było zastrzeżeń. Dziękuję bardzo. Rozpoczynam procedurę głosowania. Bardzo proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała przeszła 13 głosami za, przy jednym wstrzymującym się. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnej uchwały, do zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój, które wiąże się automatycznie z poprzednią. Bardzo proszę pani skarbnik o przedstawienie. Panie przewodniczący, szanowni radni, tak jak już zaczęłam mówić, ta zmiana w wieloletniej prognozie finansowej podyktowana jest tym, że wprowadzamy ten projekt nie tylko roczny, tylko on jest kilkuletni. W związku z tym, jeżeli jakieś przedsięwzięcie będzie realizowane nie tylko przez rok, ale przez kilka lat, to musi mieć odzwierciedlenie również w wieloletniej prognozie finansowej. To przedsięwzięcie widzicie, szanowni radni, w załączniku numer 2 w pozycji 1.1.1.2 jest wprowadzone wdrażanie programu ochrony powietrza w gminie Rabka-Zdrój. Widzimy okres realizacji 2024-2027. Cała kwota na realizację projektu to jest 588 192 zł i 82 grosze z podziałem na poszczególne lata. W 2024 147 048 20 groszy i to, szanowni radni, jest to samo, co w planie wydatków w zmianach w budżecie. Na rok 2025 kwota 196 064 zł i 27 groszy. W 2026 taka sama kwota, czyli 196 064 zł i 27 groszy. I w 2027 kwota 49 016 zł i 8 groszy. Więcej zmian nie ma. Dziękuję bardzo. Czy mamy jakieś pytania do WPF-u, pani Ewo? Wyciskam, tak, mam pytania. Z racji tego mam pytania, żeby nie było na tej komisji z przyczyn. Bardzo proszę. Akurat mi nie chodzi o program ten Czyste Powietrze. Mam takie pytanie. Proszę mi powiedzieć 1.3.2.49 opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa drogi gminy ulica Krótka w Rabce i następny punkt przebudowa drogi gminnej Nowy Świat i następny punkt opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie budowa sieci kanalizacyjnej Karcarska w stronę Gilówki. Proszę mi powiedzieć, czy te kwoty są już tutaj po przetargach? Pani radna, te kwoty, to nie było przetargu, bo one są poniżej kwoty, która jest wymagalna w przetargu, bo i te umowy były już podpisane w roku poprzednim, w 2023, tylko z terminem realizacji 2024, w związku z czym też musiały być właśnie w tym dokumencie wieloletniej prognozy finansowej. Umowy już mamy z wykonawcami podpisane. I teraz jeszcze mam takie pytanie odnośnie swojego sąsiedztwa, bo tutaj jest dzierżawa gruntu pod realizację inwestycji zagospodarowania miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Rabka-Zdrój, budowa placu zabaw Ponica. I tu jest napisane tak, okres realizacji od do, łączne nakłady finansowe 44 tysiące, limit 2024 4 tysiące. Co za to będzie robione w Ponicach za 4 tysiące? To była tylko sama umowa dzierżawy, bez żadnej inwestycji, tylko umowa dzierżawy, co płacimy za ten teren od osoby fizycznej. Czy pani na temat tej dzierżawy coś więcej wie? No to nie wiem, czy z kim podpisana, czy dalej? Znaczy się, no bo tam był problem, nie wiem, czy został rozwiązany, czy ten teren będzie wykupywany, czy ten teren będzie dalej dzierżawiony. Panie burmistrzu, proszę. Panie burmistrzu, może będzie więcej.
głos. Pani radna, ale chodzi o ten teren przy szkole? Znaczy nie wiem, to jeżeli już to jest tutaj to 4 to już tysiące, powiem. Jeżeli chodzi o teren przy szkole, to wygląda to w ten sposób, że umowa jest podpisana do końca tego roku. Na rok czasu, bo to nie jest od 1 stycznia. Natomiast w międzyczasie ci państwo zadeklarowali gotowość, że byliby skłonni to nam odstąpić samorządowi. Zostanie wykonana wycena i ja z tym do państwa przyjdę. Na dzień dzisiejszy nie ma zabezpieczonych środków nas. No tak, tylko że i tak nie ma ani wyceny, nic nie ma. Wcześniej też nie było deklaracji tej rodziny, że chcą to sprzedać. Też nie było takiej deklaracji. Teraz ta deklaracja jest z ich strony. Jeżeli mogę, jeżeli jest oczywiście deklaracja taka, o której pan burmistrz mówi, no to trzeba, myślę, podjąć wszelkie kroki, żeby to nabyć i nie płacić dzierżawy, bo dzierżawa wiadomo, no to raz, że nie mamy terenu, a dwa, że wiąże się to z corocznym zabezpieczaniem kosztów. Więc jeżeli będzie taka możliwość, to na pewno pani Ewo będziemy chcieć tutaj, przynajmniej ja tak uważam, że gospodarniej byłoby to po prostu rozmawiać z właścicielami i to nabyć. Dobrze, rozumiem. I chciałabym jeszcze jedno pytanie zadać. Chciałabym wiedzieć, na jaką kwotę był przetarg na Willę Anioł. I bo właściwie to tak, przewija się ta Willa Anioł już w tamtym roku, teraz przewija się w tym roku. Chciałabym wiedzieć, ile w tej kwocie pozyskaliśmy środków zewnętrznych. I dziękuję, to są wszystkie moje pytania. Panie burmistrzu, proszę. Czy przetarg to było 7 milionów 770 tysięcy coś tam, jeszcze jakaś końcówka. Środków pozyskanych mieliśmy, o ile mi pamięć nie mieli, 6 milionów chyba 60 tysięcy albo 6 milionów 83 tysiące, coś takiego było. 4 miliony 900. Tak, ale pani skarbnik, tam jeszcze były pieniądze. Tak. Nie, tam było więcej. Tam było więcej, tylko poszły te pieniądze na projekt. Na zabezpieczenie 300 tysięcy. No, tak. Około 6 milionów razem z odszkodowaniem, które otrzymaliśmy tak. Za spalenie tego budynku z tego. Bo z Polskiego Ładu było 4900 plus odszkodowanie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z radnych ma jakieś pytanie? Dziękuję, nie widzę. Bardzo proszę o przedstawienie opinii pana przewodniczącego Komisji Budżetowej. Tutaj również jak gdyby jedna uchwała drugiej nie wyklucza, więc jak najbardziej opinia była pozytywna, więc możemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozpoczynam procedurę głosowania. Bardzo proszę o podjęcie, o przyciśnięcie przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta 13 głosami za, przy jednym wstrzymującym się. Dziękuję bardzo. Zakończyliśmy punkt 5, podjęcie uchwał. Zamykam ten punkt. Otwieram punkt 6, poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Szanowni państwo, jedno pismo. W zasadzie sprawozdanie wpłynęło od pana burmistrza do Rady Miejskiej. Dotyczy wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2023. Pan burmistrz w załączeniu przedłożył takie sprawozdanie. Bardzo bym prosił państwa radnych, żeby się państwo zapoznali z tym sprawozdaniem, bo być może jakieś pytania się urodzą podczas, że tak powiem, tej lektury. Także jedno takie pismo wpłynęło od pana burmistrza i jeszcze jedno pismo wpłynęło do mnie tutaj, skierowane przez pana Stanisława Kiersztyna, prezesa Stowarzyszenia Gniazda Integracji Lokalnej GIL. Odczytam go. 11 i 12 października 2024 rok będziemy obchodzić jubileusz stulecia pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Eugeniusza Romera w Rabce Zdroju. W planie uroczystości jest składanie kwiatów na grobach
profesorów liceum. Jedynym z profesorów był doktor filozofii, porucznik Wojska Polskiego Edward Tomaszewski, uczestnik wojny obronnej w 1939 roku, w stopniu dowódcy kampanii, żołnierz armii generała Władysława Andersa, z którą przeszedł cały szlak bojowy II Korpusu Wojska Polskiego. Małżeństwo państwa Tomaszewskich nie posiadało potomstwa. W związku z jubileuszem stulecia liceum i 80. rocznicą zdobycia Monte Cassino, Stowarzyszenie Gniazda Integracji Lokalnej GIL w Rabce-Zdroju podjęło działania zmierzające do wykonania granitowej repliki nagrobka profesora Edwarda Tomaszewskiego jako dowodu wdzięczności za 28 lat nauczania historii i łaciny oraz dla złożenia hołdu obrońcy ojczyzny. Koszt tego przedsięwzięcia wynosi 20 tysięcy złotych. Do tej pory udało się nam zebrać 5 tysięcy złotych. Wykonawca zakupił potrzebne materiały i w każdej chwili jest gotowy do rozpoczęcia prac. Prosimy o wsparcie naszej inicjatywy. Dokonanie tego dzieła przed zjazdem absolwentów uzależnione jest od wsparcia darczyńców. Poniżej zamieszczamy zdjęcie przedstawiające obecny stan nagrobka. W związku z tą sprawą proszę o zgodę na udzielenie mi głosu na sesji Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym, abym mógł przedstawić więcej informacji. Bardzo proszę pana radnego Stanisława Kierszyna o zabranie głosu. Bardzo proszę, jak najbardziej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, zaproszeni goście, bardzo dziękuję za pozwolenie mi przedstawienia sprawy. Bieżący rok w Rabce przyniósł dwa wspaniałe jubileusze, których mogłoby nam pozazdrościć każde miasto. Pierwszy, stulecie konsekracji świątyni naszej matki, sześciu kolejnych parafii. No i ten omawiany teraz jubileusz stulecia Romera. Proszę Państwa, każdy jubileusz to jest okazja do podsumowań, do wspomnień, ale również do świętowania. Każde świętowanie natomiast wymaga przygotowań. No, wzorcowo pokazał to nasz ksiądz proboszcz Piotr Iwanek, który dzięki jego staraniom nasza świątynia bardzo dużo skorzystała. Kiedy się dowiedziałem, że jest przygotowywany jubileusz stulecia Romera i w jego programie jest msza święta i składanie wiązanek na grobach naszych profesorów, mówię naszych, bo jestem absolwentem z 65 roku. I osobiście znałem pana profesora. Zwróciłem się do komitetu, który działa przy Romerze, z propozycją, żeby jednak doprowadzić ten nagrobek do lepszego stanu. Wiadomo, są to kosztowne rzeczy, no sam Romer, ja mówię Romer, to jest cała tam komitet, który działa, prawda, też się boryka z kłopotami finansowymi, bo organizacja takiego przedsięwzięcia, wiadomo, że generuje duże koszty. W związku z tym podjąłem decyzję, że nasze stowarzyszenie samo będzie realizować, przejmujemy na siebie ten projekt i jego realizację. No, ale w trakcie tego przekroczyły nasze wyobrażenia, jak w internecie zamieściliśmy informacje, zaczęły z nami nawiązywać ludzie kontakt, ludzie, którzy znali profesora. Okazuje się, że pan profesor był adiutantem generała Józefa Gizy, generała brygady, i przeszedł z nim cały szlak bojowy, a wnuk generała, profesor też Giza, nawiązał z nami kontakt, on nam parę bardzo ciekawych informacji przekazał. To z... o.
Więc tradycję tego wojska kontynuuje 3 Batalion Strzelców Podhalańskich imienia generała Józefa Gizy, stacjonujący w Przemyślu, a on wchodzi w skład 21. Brygady Górskiej w Rzeszowie. Także nawiązaliśmy kontakt. No wypadałoby po prostu na taką uroczystość zaprosić ich, tym bardziej, że cały ten rok to jest również 80. rocznica zdobycia Monte Cassino. No nakładają się 2 jubileusze. Ja może taki mały fragment, bo myśmy pana profesora tytułowali w tym piśmie porucznik. Tu profesor Jerzy Giza pisze: kapitan doktor Edward Tomaszewski był mi osobiście znany z przełomu lat 70. i 80. XX wieku jako patriota i człowiek cywilnej odwagi. Któż bowiem wtedy rzuciłby polskim władzom komunistycznym w twarz słowa bezwzględnej nagany związanej z odznaczeniem orderem Virtuti Militari Leonida Breżniewa. Kiedy kilku przedwojennych oficerów na czele z generałem Mieczysławem Borutą Spiechowiczem i generałem Romanem Abrahamem oraz on, skromny doktor filozofii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i łacinnik z liceum ogólnokształcącego w Rabce, kiedy granice odcięły go od rodzinnej ziemi. Miałem kilkakrotnie przyjemność słuchać jego opowieści wojennych, kiedy łamiącym się głosem wspominał sowieckie łagry i walkę pod Monte Cassino. Od Bliskiego Wschodu po całą kampanię włoską był adiutantem generała brygady Józefa Gizy. A kiedy powrócił do Polski, został przez władze komunistyczne zdegradowany i nie oszczędzono mu nawet teatralnego obdarcia epoletów z andersowskiego munduru w rejonowej komendzie uzupełnień. To się działo w Nowym Targu. W 1979 roku, kiedy przeczytał w Gazecie Krakowskiej informację, że w Nowym Sączu nadano jednej z ulic imię generała Gizy, napisał list do tejże redakcji, który oczywiście nie wydrukowano. Osobny przesłał na ręce Wiktorii Gizowej, co załączam jako dowód w sprawie. Proszę Państwa, wiadomo, tamci ludzie nie mieli szans. Byli pod nadzorem, no byli skazani na zapomnienie i zmarginalizowanie. Tu jest też pewien rodzaj satysfakcji już dla historycznej, że tak powiem. Naszym zadaniem jest stworzenie takiego miejsca, które by tworzyło historię, tradycję na Liceum Ogólnokształcącego imienia Romera. W tym celu zwróciliśmy się, uważamy, że takimi instytucjami, organizacjami i osobami są którzy powinni okazać wdzięczność. To jest organ prowadzący liceum, nasze miasto jako, prawda, miejsce, gdzie jest liceum, no i absolwenci. Poszukiwaliśmy również rodziny, ale to zaraz o tym. Więc po kolei radni powiatu nowotarskiego zrobili składkę i uzbieraliśmy 2050 zł. Na koncie nasze stowarzyszenie z ostatniej kwesty zostało 2000. W zeszłym roku wpłaciliśmy zaraz, spodziewając się wzrostu cen, żeby uprzedzić. Mam taką cichą umowę z wykonawcami, oni resztę na swój koszt zakupili wszystkie materiały, mając na uwadze właśnie ten wzrost kosztów. Zwróciliśmy się z prośbą do absolwentów. Napływają wpłaty. W tej chwili mamy około 30% potrzebnych pieniędzy. Będziemy te apele ponawiać, żeby dotrzeć, uzupełniając z informacjami, które do nas napływają. Do Państwa mamy taką prośbę.
jeżeli byście mogli jakieś środki wygenerować, to bardzo byśmy prosili. Bo w skład jeszcze oprócz grobowca, to wypadałoby tablice odpowiednie umieścić, informujące. W tym grobie spoczywa żona profesora i jego brat, który zmarł w 60 roku. Brat był legionistą i uczestnikiem wojny bolszewickiej 20 roku. Długo nie pożył, bo 60 lat. Proszę Państwa, z rodziny żyje 95-letnia jakaś starsza pani mająca demencję i wnuczka właśnie brata. No, dla nich jest to koszt przekraczający ich możliwości. Bardzo się ucieszyli naszą propozycją. Jak widzicie Państwo, temat jest obszerny i dynamicznie się rozwija. Chcieliśmy zaprosić przedstawicieli wojska IPN-u, właśnie tej 3. Batalionu Strzelców Podhalańskich, rodzinę, która by ewentualnie... No oczywiście tę część kosztów nasze stowarzyszenie w jakiś sposób poniesie. Natomiast istotną rzeczą jest samo zdobycie środków na wykonanie repliki. Mówimy o replice, ponieważ wiernie zachowujemy wygląd, natomiast z granitu porządne materiały stosujemy, żeby przetrwało i przez pokolenia ten nagrobek. I chcemy go zarejestrować w rejestrze miejsc pamięci walki i męczeństwa narodu polskiego, żeby nie uległ przepaści, tak jak naszego legendarnego profesora Madlera, który nie możemy odnaleźć. Też się tym kierowaliśmy, żeby zabezpieczyć. Tak. Proszę Państwa, no chyba tyle. No. Myślę, że absolwenci się będą dalej odzywali. No, moją inicjatywą na dzisiejsze spotkanie było to, żeby Państwu przedstawić sprawę, co się dzieje, prawda? No i żebyście Państwo też mieli okazję włączyć się, żeby nie było to poza Wami. No, my jako stowarzyszenie działamy autonomicznie obok komitetu, który jest w Romerze. Ale działamy w porozumieniu. Tak jak mówię, z Markiem Szarawarskim chodziliśmy 11 lat razem od pierwszej klasy do matury, tylko że w równoległych klasach. Także jesteśmy w kontakcie, relacje ma co do tego. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Dziękuję panu radnemu za przedstawienie osoby pana Edwarda Tomaszewskiego. No rzeczywiście myślę, że inicjatywa jest słuszna, bo musimy tą historię zachować, musimy zachować pamięć tych patriotów, tych ludzi, którzy walczyli za to, żebyśmy my mogli żyć w wolnej Polsce. I takie gesty, żebyśmy wiedzieli po prostu, kto tutaj na naszej ziemi żyje, zmarł, no to jest rzeczywiście, powinni mieć godne miejsce i tak jak tutaj jest inicjatywa zabezpieczenia tego nagrobku, czy też jakiejś tablicy, tak, no to jest inicjatywa jak najbardziej słuszna. To pismo, które pan tutaj złożył, radny, do nas, przedłożę na komisję budżetową. Na pewno w sierpniu jeszcze będzie najprawdopodobniej sesja, bo tutaj pewnie przetargi jakieś się odbędą, więc się odbędzie sesja. Niemniej jednak również zachęcam radnych, żebyśmy po prostu zastanowili się ewentualnie nad jakąś składką na ten cel. Ale to każdy w własnym sumieniu i podejmie sobie tutaj, może podjąć taką decyzję. Jeszcze pan Kiersztyn. Mniej więcej w połowie drogi jest widoczna.
pierwsze, jak przyjadą na zjazd składać wieńce czy zapalać znicze na grobach profesorów, to będzie pierwsza mogiła, na której się to będzie odbywało. Dobre wrażenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu za to przedstawienie. Więcej pism do Rady nie wpłynęło. W związku z tym zamykam punkt 6. Otwieram punkt 7. Interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę o państwa radnych o zgłaszanie interpelacji i zapytań. Pani Ewa Widzę-Świder, tak? Bardzo proszę. Akurat to się wiąże z tym, co było przy tym. Bo na tamtej sesji dostałam akurat odpowiedzi na kilka moich takich interpelacji. I pierwsza dotyczy tak. Na podstawie odpowiedzi burmistrza Rabki-Zdrój z dnia 27. Pismo, znak sprawy, to jest BRM, nie będę czytać wszystkiego. Zwracam się z ponownym zapytaniem. Czy przyznane dofinansowanie na zadanie pod tytułem budowa drogi Gwieżdżówka w kwocie 71 835 wpłynęło już na konto Urzędu Miejskiego w Rabce? I przy tym, jeżeli wpłynęło, to proszę o udzielenie mi następujących informacji. Jaki jest termin wykorzystania tych środków, żeby nie przepadły, o to mi chodzi, i czy przygotowany został projekt i kosztorys tego zadania? No i tutaj tak po rozmowie jeszcze z mieszkańcami tego osiedla chciałam zwrócić uwagę, że wykonanie tego zadania trwa już 3 lata i w dalszym ciągu jest to zadanie niezrobione. To mogłam iść do wydziału, bo rozmawiałam dzisiaj, no ale złożę to do tego, bo jak już napisałam, no to chciałabym, żeby dostać tą odpowiedź krótką jakąś, ale żeby była. I teraz tak, na podstawie odpowiedzi burmistrza z dnia 25 czerwca, znak sprawy też tu jest podany, proszę o wskazanie, gdzie w budżecie zostaje zabezpieczone środki pieniężne na naprawę uszkodzonych elementów w strefie rekreacji. Nie pisałam tu, bo wiadomo, że z pisma co wynika. Uszkodzonych elementów w tej strefie rekreacji i ponadto proszę o wskazanie dokładnej kwoty, bo w tym właśnie, w tym pierwszej uchwale, którą podejmowaliśmy, jest ta kwota 44, ale tam jest wszystko, jest dzierżawa, jest tam remont, więc ja myślałam, że ta kwota 44 tysiące dotyczy po prostu tej strefy rekreacji, a dzisiaj się dowiedziałam, że dotyczy to dzierżawy, więc... 44 to była dzierżawa, ale nie tylko w tym roku, tylko od tego roku to jest wieloletniej prognozie finansowej, tam do 2014, nie? No przez 10 lat to 4 tysiące. No rozumiem, ale tu no, dla mnie to jest niezrozumiałe, skoro piszecie kwotę 44 tysiące i w 2024 roku jest 4 tysiące, a w tej treści tego całego zadania, jakby pisała dzierżawa, to ja bym się zorientowała. Ale trzeba dzierżawa. Ale tam jest dużo innych pozycji, dzierżawa, więc ja... Ale tam pisze jeszcze dużo więcej. Niech pani zobaczy, że tam pisze na naprawę infrastruktury. Zagospodarowanie miejsc, nie? Tak, no, więc... Ale dzierżawa pani radna. Tak, więc w tej chwili... Realizacja od 2014 do 2024, no więc po 4 tysiące to jest rocznie, a przez tyle lat pani pomoże przez 4. Wiem, o co chodzi, bo tam była na 10 lat dzierżawa, to wiem. Ale to, co teraz napisałam, to dotyczy poprzedniej mojej interpelacji o tą strefę rekreacji. Czy zostały... Już momencik, niech pani Ewa jeszcze skończy. Tak, czy pani zostały, bo wiem, że już coś zostało zrobione i chciałabym znać dokładną kwotę, co będzie za to zrobione. Pani skarbnik, bardzo proszę o zabranie głosu. To zostawiam, bo to jest na piśmie. Może później, jak jest na piśmie jednak, no to... Tak pewnie odpowiemy, ale może jak już powiem tylko w skrócie. Te pieniądze na naprawę tych elementów na tej strefie rekreacji zostały zabezpieczone w wysokości, chyba się nie mylę, 20 tysięcy. I to jest w budżecie szkoły. Pan dyrektor to będzie zlecał w związku z tym, że działka pod tymi urządzeniami jest w trwałym zarządzie szkoły. Zostały te już strefy, te wszystkie urządzenia przekazane protokołem. Pan dyrektor był u mnie, rozmawialiśmy, wie, że ma pieniądze w budżecie i myślę, nie wiem, czy już zlecił, ale mówił, że będzie zlecał, więc nie wiem, na jakim to etapie jest. Ale środki już są w budżecie szkoły. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o kolejny pan Jan Ciepliński. Panie burmistrzu, trzy pytania mam. Kiedy zrobimy zebranie ulicy Pięknej z mieszkańcami? Drugie pytanie, jaka jest sytuacja ze zwalniaczami?
dwa są potrzebne, między Kijem a Adasiem i między Cichą i Krótką. I trzecie, jak sytuacja jest z naszym chodnikiem przez środę osiedla? Dziękuję bardzo. Kolejne zapytania. Pan Marek Ciepliński. Panie burmistrzu, ja się odniosłem. Panie Pawle, czy tam mogę już? Aha, dobrze. Panie burmistrzu, ja się chciałem odnieść i tu zaprezentować, jak wygląda w tej chwili stan drogi Kasprowicza. W odpowiedzi tutaj z pisma z Budimexu otrzymałem, że mieszkańcy będą poruszać się po utwardzonej nawierzchni Skruszywa. Mieszkańcy zostaną poinformowani przez wykonawcę o zamiarze zmiany organizacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj akurat z nich, jak można jeszcze, Panie Pawle, to tam dalej. Mamy tutaj przedstawioną w tej chwili drogę od wczoraj zamkniętą, puszczoną na prawą stronę. Stan tej drogi jest fatalny. Raz, że nie jest utwardzona w ogóle, jest jakiś żwirek rozsypany. Skręt na boczną Kasprowicza jest pod kątem 90 aż stopni. Także organizacja tego, no nie będę komentował, co tam, o proszę, o tu, 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 o tu, tu, tu. To co było, to jest, no właśnie, to tam nie z mojego akurat, bo to też nie ja robiłem, tylko zostało mi przesłane. Proszę zwrócić uwagę, tak i to wystarczy, bo resztę to nawet szkoda pokazywać. W ten sposób poruszają się mieszkańcy po tej drodze Kasprowicza. Został częściowo zamknięty ten przejazd na naszą główną drogę Kasprowicza. To samo prawdopodobnie będzie z ulicą Tetmajera, ponieważ jeżeli u nas już jest taka sytuacja, podejrzewam, że będzie to samo z ulicą Tetmajera, więc zaczynam to już rozgłaśniać. Tutaj jest właśnie ten skręt pod kątem 90 stopni. Proszę zwrócić uwagę, zero utwardzenia, zero bezpieczeństwa, zero hamowania, zero jakiegokolwiek w ogóle możliwości poruszania się w bezpieczny sposób. Nie mówiąc o kobietach poruszających się z wózkami i dziećmi, po prostu się nie da. No to jest jawna kpina, co robi z nami w tym momencie wykonawca. Powiem wprost, nie boję się tego mówić i będę to mówił cały czas. Jeszcze nie będę tutaj opowiadał, co się tam ogólnie dzieje na tej drodze. To już zostaje między mną a pewnymi panami. Dokładnie. I do czego zmierzam? Położyli kilka płyt w odcinku górnym, czyli tam dalej. Tu są jakieś betonowe sprawy, gdzie w ogóle ciężko się wyminąć. Jeżeli jadą auta, nie ma takiej możliwości. Jeżeli idą piesi, proszę zwrócić uwagę, jak jest wąsko. Ja nie wiem, gdzie ci piesi mają chodzić. Zadam, panie burmistrzu, pytanie, do jakiego to terminu będzie robione, bo jeżeli będzie to do zimy, ja sobie nie wyobrażam tam życia tych mieszkańców swojego również, bo też tam akurat mieszkam. W związku z powyższym od razu apeluję, żeby pan burmistrz zainterweniował jako jednostka tutaj zarządzająca miastem, bo mamy takie możliwości. W innych gminach potrafili też poblokować pewne inwestycje, przykład Nowy Targ i tak dalej, obwodnica. Więc zacznijmy walczyć, bo to, co się zaczęło tutaj już dziać na naszych oczach, to jest naprawdę, nie będę używał innych słów, kpina. Czyli chodzi o bezpieczeństwo, bo z tej odpowiedzi, co mi Budimex odpisał, to też jest jawna żenada, ponieważ chcą otworzyć tą drogę techniczną, jak to nazwali, bez oświetlenia żadnego, gdzie na Kasprowicza było to oświetlenie, Tetmajera była. Dlaczego teraz mieszkańcy mają się po omacku po tego typu drodze, proszę państwa, poruszać? To jest jedna rzecz. Płyty są tak ustawione, że ja nie wiem, czy to w ogóle jest ze sztuką jakąkolwiek budowlaną zrobione. Ponieważ o, tutaj mamy takie szczeliny, że na pierwszym biegu, jak się jedzie, to autem tak czepie, że to w ogóle szkoda gadać. Czyli prędkość 5 na godzinę, 10 na godzinę. Więc tutaj państwo widzicie, jak sprawa wygląda.
Ostre skręty, wąskie skręty, ograniczona widoczność. Będzie szło niższe dziecko, to też nie będzie po prostu widać. Wrzesień idzie, szkoła się zacznie. Kolejna sprawa, panie burmistrzu, został zamknięty przejazd koło Techbudu. Tak, tak, bo to tam nawet już szkoda nawet oglądać. Jest jeszcze gorzej. Także wystarczy. Przesłałem. Panie burmistrzu, w związku z tym, że teraz niestety piesi, czyli osiedle jak na razie z Kasprowicza odcięta, będzie pewnie odcięta i Tetmajera. Może puszczą już od razu tą nową, będzie krócej. W tej chwili mieszkańcy na pieszo muszą chodzić dookoła, czyli od Kasprowicza muszą iść przez osiedle, czyli w stronę kościoła, żeby dojść na przykład na Jana Pawła. Nie ma w ogóle zostawionego traktu dla pieszych. Ja nie mówię o pojazdach, jest inwestycja, proszę Państwa, żebym też nie był odebrany tam źle, że się robi tak dalej i krytykuję. Nie krytykuję tego, krytykuję sposób wykonania zastępczej drogi, bo w innych gminach się da robić zastępcze mosty, zastępcze kładki dla pieszych czy dla pojazdów, tu się nic nie da zrobić. Wykonawca ma nas po prostu w wielkim poważaniu gdzieś. W związku z powyższym grzmię tutaj i apeluję do pana burmistrza, żeby pan to samo tam zrobił. Jeżeli będzie potrzebował pan pomocy, też mogę się z panem burmistrzem przejść, porozmawiać, bo naprawdę jest sprawa pilna. Zainterweniować przynajmniej o to przejście dla pieszych. Techbud, a tutaj właśnie Jana Pawła, bo nie ma. Po prostu już w tej chwili zamknęli. Kolejna sprawa. Wykonawca powiedział, napisał mi, przepraszam, odpisał, że będzie tutaj informował znakami pieszych. To jest znak właśnie tu U21, tak odpisał. Dla pieszych i tak dalej. Nie ma tej informacji, proszę Państwa, dla pieszych, panie burmistrzu, w ogóle nie ma. Piesi dochodzą do samego końca i nie mogą przejść. Młodzi jakoś sobie radzą. Starsze osoby, no niestety, w tej chwili no, kilometr muszą dołożyć. W jedną stronę, kilometr w drugą, to już się robi 2 kilometry. W związku z powyższym tutaj chciałbym zadać pytanie, żeby pan tu zainterweniował, panie burmistrzu. Do jakiego terminu to będzie tak wyglądało w takim stanie krytycznym, jak jest, bo to ciężko w ogóle nazwać drogą. W jakikolwiek sposób by to nazwał, nawet drogą techniczną i tak dalej. Czyli terminy, zastępcze przejście, bo da się zrobić. Wszystko, jak się chce, to się da, bo w całości tego nie robią. A jeżeli robią, to proszę zaapelować, żeby skupili się na pierwszej jednej części odcinka, później drugiej, a nie rozładowali na całej długości i my w tym momencie, w tym kurzu, w tym pyle, tam się po prostu poruszamy. Więc nie wiem, czy po tych zdjęciach będzie pan burmistrz chciał tam się też przejść, raczej może przejść, będzie bezpieczniej, bo szkoda naprawdę auta. W dzień poruszając się, ja nie wiem, jak moje auto też wytrzyma i innych mieszkańców, ale jeżeli amortyzatory siądą, a siądą, bo jest taki stan, jest to do udowodnienia, bo rozmawiałem też z mechanikami, że codzienne poruszanie się tą drogą powoduje uszkodzenia amortyzatorów, zawieszenia itd., itd. Już nie mówiąc o bezpieczeństwie, jeżeli tam naprawdę wyjdzie ktoś za zakrętu, wyjedzie, nie ma opcji, żeby tam bezpiecznie po prostu wykonać te manewry. I skręt jest pod kątem 90 stopni i mało tego, trzeba dokładnie obserwować, w którym momencie trzeba skręcić, bo nie ma oznakowania po lewej stronie, dokładnie słupków i tak dalej. Znak ustąp jest ustawiony jak jest. Jeden pan robił zdjęcia, bo akurat miał pecha, że ja jechałem. Robił sobie zdjęcia tych znaków i tak dalej. Ja tego nie rozumiem. Kolejna sprawa, kto jest odpowiedzialny właśnie za oznakowanie. Czy to zrobili wykonawcy? Skrzyżowanie Techbud. Od jednej strony jedziemy, jest określone pierwszeństwo, zwykłe. Jeżeli wyjeżdżamy od strony Kasprowicza, czyli od strony Techbudu, tego głównego, proszę Państwa, mamy znak stop z pierwszeństwem łamanym. No, po prostu nie chcę tego komentować, ale nie wiem, czy się śmiać z tego powodu, czy płakać, ale jeżeli do takich sytuacji dochodzi, że nawet
prostych skrzyżowań ktoś nie potrafi oznakować, to ja już nie będę komentował tego, bo naprawdę mogę służyć pomocą, jeżeli, nie wiem, dlatego pytam, kto w ogóle jest odpowiedzialny za to oznakowanie. Żeby też udrożnić ruch, czyli tak, ja tam proponuję, znaczy apeluję, żeby zmienić oznaczenie, czyli dać pierwszeństwo, zlikwidować znak stop przy techbudzie. Druga sprawa, zmienić oznaczenie też ze znaku stopu na znak ustąp za progiem zwalniającym, czyli skrzyżowanie Sądecka a Kasprowicza, czyli skręt. W tej chwili mamy też wyłączone światła koło szkoły numer 2 i dobrze się stało, jak się stało, i bardzo fajnie, to popieram, ale też sugerowałbym o zmianę oznakowania ze znaku stop na znak ustąp, ponieważ tam jest dość dobra widoczność i przy, załóżmy, mniejszym natężeniu kierowcy nie musieliby się zatrzymywać, tracić czas, tylko po prostu płynnie sobie, zachowując szczególną ostrożność, kontynuować jazdę. Czyli to jest ta pierwsza rzecz, która nas tam, mieszkańców, zbulwersowała. Kolejną rzeczą, panie burmistrzu, jest, mieliśmy tu spotkanie z powiatem, byli, uczestniczyli tutaj radni też powiatowi, którzy też są tutaj obecni. Mam tutaj tak w skrócie ten protokół, notatkę tą służbową. Panie burmistrzu, bo było malowanie tam tych pasów i tak dalej. Tutaj no, z tych rozmów, co pan burmistrz słyszał, też było, że doznakują tymi dodatkowymi znakami, prawda, zwolni i tak dalej, czyli te znaki tutaj pionowe. No nie ma ich niestety. Jakby pan burmistrz tutaj mógł też wpłynąć, i apeluję też do obecnych radnych, żeby poruszyli tą kwestię. Ja bym się spotkał z państwem po sesji, to przedstawię ten temat tak bliżej. Okay. To jest kolejna rzecz i tutaj też pan burmistrz mi powiedział o tych pasach, o które tutaj już wcześniej informowałem, pisałem interpelację na ścieżce rowerowej wzdłuż bulwarów, że jak będzie malowanie, to będą oznakowane. No do tej pory jeszcze tam tych przejść nie ma. Także jakby pan burmistrz wpłynął na działanie, mamy pół sezonu, więc poprawić tam bezpieczeństwo, czyli też dooznakować ścieżkę rowerową. Co tam też mi mieszkańcy sugerowali, ostatnio był taki przypadek, że piesi schodzili schodami od strony kardiologii. Rowerzyści jechali ścieżką rowerową, która akurat się tam kończy, no i doszłoby po prostu do zderzenia z pieszymi. Proponowałbym tam ustawić na samym końcu, ewentualnie tak jak się to robi na ścieżkach rowerowych kończących, znak stop, ewentualnie znak ustąp, żeby no to zabezpieczyć, domalować też tam w tym miejscu też przejście dla pieszych w celu poprawienia tego bezpieczeństwa. Czyli tak, i tam to już tu radny, bo panie burmistrzu, tutaj radny właśnie też chce poruszyć kwestię tych drzew, o których tam wcześniej nie było tutaj pana radnego, to przedstawi w sprawie tych drzew, co się tam pan miał, burmistrz, dowiedzieć, do kogo tam należą, koło placu pana M. To jest... Jeżeli kwestie bezpieczeństwa, tutaj panie przewodniczący, to są suche konary. No wiadomo, tutaj nie będziemy, czym one grożą. Za placem manewrowym właśnie w kierunku ulicy Gamtarskiej, no są tutaj, mamy zdjęcia, żeby po prostu interweniować, no i no zrobić porządek. Również bym prosił w momencie wyjazdu z ulicy Gamtarskiej, włączając się na ulicę Sądecką, no, o przycięcie raz, że tych krzaków, to traw, ponieważ bardzo tam jest problematyczne to skrzyżowanie, bardzo ciężko się włączyć, a dodatkowo trawy plus te krzaki no, stanowią zagrożenie. I jadąc w kierunku Sądeckiej właśnie przed mostem na Rabie, tam jest znak prędkości do 30 km. On jest już dość mocno zarośnięty i go tak naprawdę nie widać. Więc również jak już będzie kwestia przycięcia tych krzaków, żeby zadbać po prostu o ten znak, żeby on był widoczny.
I tyle. Dziękuję. Z mojej strony. Dziękuję. Czy pan, panie burmistrzu, chciałby się odnieść do tych ważnych tematów w tym momencie, czy zapisuje pan, pan burmistrz? Jeszcze pan radny Ciepliński. Odnośnie tu, panie burmistrzu, do tego spotkania, w którym pan też uczestniczył i tutaj radni uczestniczyli. Ja tam też swoje zdanie i wrażenia wprost powiedziałem osobie, która reprezentowała tam zarząd drogowy i nie zmienię tego zdania, bo takie miałem wrażenie, że nas po prostu troszeczkę tak, delikatnie mówiąc, ale ja myślę tak, mamy radnych powiatowych, którzy nam pomogą. Ja tam powiedziałem, że posłużę pomocą, tylko tu chodzi o to jeszcze, żeby ich po prostu jakby wymusić na nich jednak domalowanie przynajmniej przed rozpoczęciem roku szkolnym tych znaków, tych pionowych, ostrzegawczych. Tym bardziej, że ruch nam się tam zwiększył w tej chwili już o 100%, no bo zamknięty jest ten przejazd koło Kasprowicza. Więc tutaj no, mamy miesiąc czasu na to, żeby tam poprawić troszkę bezpieczeństwo, bo dzieci chodzą, młodzież chodzi. Także tutaj apeluję o to. Dziękuję. Dziękuję, panie radny. Bardzo proszę, pan radny Skipioła. Dwa takie sprawy, panie burmistrzu. Wycięli część tych drzew, jak się z nowego światu skręcano z natarzy kubkę i stanęło to tam i trzeba by było to jakoś albo ze strażą porozmawiać, żeby dodatkowo po prostu usunęli te krzaki i ten, bo to widoczne jest coraz, miała się poprawić, a się jeszcze pogorszyła. To jest jedno. I czy burmistrz przewiduje spotkanie w sprawie z osobami, właścicielami, te, co planujemy nową drogę na Tarczy Kubkę, jeszcze to spotkanie raz, żeby z nimi porozmawiać na ten temat odnośnie odstąpienia tego swojego gruntu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze bardzo proszę pana radnego. Panie burmistrzu, na wstępie w imieniu mieszkańców chciałem podziękować za poprawę tam kilku odcinków dróg, które zostały w ostatnim czasie wytuczniowane. Druga sprawa dotyczy tego mostku na Rabie, który prowadzi na rolę Królówka. Tam było zabezpieczone to uszkodzenie, ale trzeba byłoby to poprawić, bo no to nie jest, to nie spełnia żadnych wymogów bezpieczeństwa. No i trzecia rzecz to jest pytanie odnośnie boiska w przyszkole. Na jakim etapie są uzgodnienia z Tauronem? Bo jak wiemy, chyba tylko Tauron wstrzymuje dalsze prace przy rozpoczęciu przebudowy tego boiska. Dla przypomnienia, w budżecie na ten rok była zaplanowana kwota 400 tysięcy na remont tego boiska. Dziękuję. Dziękuję. Pan Piotr Żarnowski, widziałem, że się zgłaszał. Panie burmistrzu, ja mam w sumie cztery sprawy. Pierwsza jest dotycząca ulicy Gidłówki, tej kaplicówki. Myśmy rozmawiali ze dwa tygodnie temu na temat usuwającej się tam drogi na jedną z posesji i wystających kamieni z drogi, czyli takiej kostki blokowej dużej. Ja tam prosiłem o jakąś szybszą interwencję, bo no, mieszkańcy mają problem w ogóle z dojazdem tam do górnego osiedla, bo kto jedzie takim autem z niższym zawieszeniem, no to no, sprawa jest taka, że no, na pewno uszkodzi sobie podwozie. No i tak przedstawiłem zdjęcia, tam z boku osuwa się droga, bo tam mur oporowy ze starości się rozleciał. I pytanko, na jakim etapie to już jest ta sprawa, czy w ogóle jest poruszona, bo wiem, że mieliśmy, ja tam, burmistrz miał mi jakieś dokumenty przygotować, żebym spisał tam od mieszkańców bodajże własności tej drogi, kto tam jest właścicielem, żeby można było tą awarię drogi zacząć remontować. To jest jedno pytanko. Drugie pytanie. Z wieloletniej prognozy finansowej nie doczytałem się jakiejkolwiek prognozy na temat budowy kanalizacji na Gilówce. Tutaj czytałem, że jest ulica Garcarska w kierunku Gilówki. Ale to w kierunku Gilówki czy z Gilówką?
To jest kolejne pytanie. I jeszcze jedno pytanie dotyczące znaków, zakazów postoju parkowania na ulicy Bystrej, tutaj zaraz koło Żabki. Też zgłaszałem ten problem, bo zgłaszali mi mieszkańcy, że tam jak dostawy przyjeżdżają do sklepu, no blokują całkowicie drogę. Nie można wjechać, wyjechać. No i mieszkańcom zaczyna to już pomału przeszkadzać i to bardzo. Ja już też zgłaszałem się do burmistrza w tej sprawie, no i chciałbym jakąś odpowiedź uzyskać. I kolejna sprawa dotycząca tego ronda na Zabornik o kapliczki. Czy już jakieś pisma zwrotne od instytucji zajmującej się tym odcinkiem drogi, żeby zmienić tam organizację na ruch okrężny? Czy to po prostu jest gdzieś tam i czeka? To bardzo bym prosił o odpowiedź. Jeszcze taka prozaiczna rzecz. Nie wiem, czy pan burmistrz, czy przejeżdżając przez rynek, zauważył te nowo posadzone drzewa. Usychają. Cztery, tak, z tego co widziałem, już są totalnie suche, a reszta no to już jest tylko kwestia czasu. Czy firma, która się tym zajmowała, jest odpowiedzialna nadal za to, czy po prostu posadzili drzewa i umyli ręce? I też chciałbym uzyskać informacje dotyczące tego tematu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani radna Ewa Dyrda. Panie burmistrzu, ja ponownie proszę o zamontowanie koszy ulicznych przy ławkach koło Psonii, bo jest ławeczka, nie ma kosza. I na ulicy Zakopiańskiej koło tablicy ogłoszeń jeden kosz i tam koło pana, który naprawia samochody, to w sumie będą trzy kosze, bo przyjechałam po całym osiedlu tylko tych koszy, bo jednak jak jest ławka, ktoś sobie usiądzie, coś zje, to ten papierek ląduje na trawie. A jak jest kosz, no to jeszcze coś zobowiązuje. To jest jedna sprawa i teraz mam prośbę ponowną do radnych powiatowych. Przejechałam sobie pod Halańską, niezwykoszone, nie ma namalowanych znaków przejścia, lin ciągłych przerywanych w ogóle. No wypadałoby to zrobić, jak jest pogoda taka, a nie jak będzie padało. Bo niedługo będzie październik i dalej tego nie będziemy mieć, a to jednak stwarza zagrożenie. Nawet na wysokości sklepu Brat jest tak niewidoczne to przejście dla pieszych, że samochodem jak ktoś jedzie, to ono go nie widzi. Ja rowerem jadę i nie widzę go po prostu, bo jest, no nie ma namalowania. Bardzo bym prosiła, jest to ważne dla mieszkańców i nawet poruszających się kierowców, którzy przy tej zmianie organizacji ruchu jednak jest po prostu no, jedno przejście dla pieszych tu na wysokości starej szkoły. Jest wymuszone, że nie ma tego przejścia dla pieszych, no ale można by było coś tam pomyśleć na tym, żeby jednak było to przejście do tych płyt. To jest inna sprawa i teraz panie burmistrzu, może nie do końca do pana, ale też do pana i do pana przewodniczącego. Panie przewodniczący, pamięta pan, jak spotkaliśmy się w takiej małej grupie, zadeklarował pan pomoc przy inwestycji jeszcze w projekcie kolejowym. Ale ten czas mija bardzo szybko. Są kwestie takie, że można jeszcze w tym projekcie pewne rzeczy wykonać. Musimy działać już i teraz, dlatego że my, mieszkańcy ulicy Zakopiańskiej, bijemy się, w cudzysłowie, codziennie. Mamy przejazdy po płytach, kurzy się. Ja na bieżąco to po prostu interweniuję w Budimexie. Nie mogę powiedzieć, że nie robią tego. Po tych płytach po prostu jeżdżą nadmierną prędkością samochody, które nie zważają, że to jest samochód jego prywatny. Nie wiem, czy dzwonić na policję, żeby się oni tędy przejechali, zobaczyli. Teraz będziemy mieć następną zmianę organizacji ruchu, co panu pokazywałam, koło mojego domu będzie wyłożona część płytami, część będzie po prostu taka zdjęty asfalt i jest zostawiony. To, że kolej nam wmawia, PLK nam wmawia cały czas, że nic nie można w tym projekcie zrobić, jednak się da, bo ja to widzę codziennie. Jest pewna rzecz zrobiona za jakieś
tydzień i jest zmiana tego, co już było, wyciągają, wkładają. Ja bardzo się nie dziwię się Budimexowi, że on pewne rzeczy robi tak, jak ma w tym projekcie nieudolnym. I jeszcze nic. Teraz oni bazują, dowiedziałam się niedawno, bazują na projekcie roboczym. Czyli roboczy nie jest stricte tak wiążący, jak ten, który jest do realizacji. Mhm. Jest tyle nieścisłości, że w przyszłym tygodniu ma przyjechać dyrektor projektu. Mam nadzieję, że się z nim spotkam, ale prócz tego poprosiłam radnego powiatowego, pana Piotra Wójciaka, żeby mi pomógł na mieszkańcu ulicy Zakopiańskiej, bo tam jest największy rozpiernicz, żeby przyjechali posłowie i zobaczyli, co się u nas dzieje. Bo oni wszyscy stwierdzili w PLC, że oni wszystko mogą z nami zrobić. No niestety nie mogą zrobić, bo my sobie na to nie pozwolimy, nie zasługujemy na takie traktowanie. I chodzi o Tettmajera, bo jest możliwość wykonania przejścia technicznego, bo się dowiedziałam, że jest możliwość. I musimy zawalczyć, proszę Państwa, musimy zawalczyć wszyscy, bo mieszkańcy wszystkich ulic w centrum, czy na pół, wy nie wiecie, co Was czeka po inwestycji. Jakie będzie zagmatwane, wszystko. I po prostu musimy zawalczyć, co jeszcze możemy w tym uzyskać. Ja, wiecie Państwo, ja walczę teraz, żeby odpływie, który będzie 450-metrowy od ronda koło Azji, przepraszam, sorry, ale mi pozwolili, jest odwodnienie takie, że jest tylko mata włożona bez korytek, bez niczego. A jak jest ulewa w Rawce, to my wiemy, co się dzieje. Będzie nas zalewało, ale oni tego nie widzą. Nie widzą. I dlatego poprosiłam, kto może, pana Piotra, żeby przyjechał do Rawki na w terenie, wizję, mieszkańcy i musimy walczyć. Musimy jeszcze wywalczyć coś w tym projekcie, bo jest do wywalczenia. I nie pozwolę, żeby PLK nam wciskała kit, że się nic nie da zrobić w projekcie. Niestety nie. Mojej zgody i moich mieszkańców mojej ulicy nie pozwolę. Nie pozwolimy w ogóle na nic. Dziękuję pani, pani Tyle. Ewo. Po prostu nie może tak być. Ja przez to, panie przewodniczący, ja przez to tracę zdrowie. Tracę zdrowie po prostu. Codziennie mam walkę. Teraz mamy palowanie, także z domów nie wychodzimy. Tak, też przejeżdżam tam codziennie i widzę, co się dzieje. Pani Ewo, ma pani zupełną rację, że musimy tu zawalczyć i to, co też deklarowałem, pomoc. Tutaj apeluję teraz też do pana burmistrza, skoro dyrektor ma być w przyszłym tygodniu. Bardzo proszę pana burmistrza o wykonanie telefonu, żebyśmy się tutaj spotkali w urzędzie, nie tylko tam w terenie. W terenie obowiązkowo. Ale w terenie też, ale tutaj tak, w urzędzie. Żebyśmy te tematy poruszyli w tym dniu, w którym pan dyrektor tutaj będzie, żeby brał udział w tym Wydział Inwestycji przede wszystkim, bo z tego, co jeździmy, widzimy, wydaje mi się, że to trochę bardziej twardą ręką musimy tutaj podejść do tych inwestorów, do tych wykonawców, bo to są tak wielomilionowe inwestycje, że wykonanie dobrego dojazdu do mieszkańców to jest żaden koszt, czy nawet położenia jakiejś tymczasowej nakładki asfaltowej, gdzie tak się też robi w innych miejscowościach i przy innych dużych inwestycjach. I rzeczywiście postarajmy się tutaj zawalczyć o to, co można i w jaki sposób można ich zmusić po prostu do wykonania jeszcze pewnych rzeczy. Musimy postawić na swoim, bo tak jak tutaj pani Ewa powiedziała, rzeczywiście my z tym później zostaniemy, pewne rzeczy nie zostaną wykonane, a jest jeszcze ta chwila, która tak jak od samego początku, odkąd zostaliśmy tutaj radnymi, deklarowaliśmy, że no my musimy dla tych mieszkańców, jeżeli się na tym etapie da coś zawalczyć, to trzeba to po prostu zawalczyć. Spotkajmy się w przyszłym tygodniu z panem dyrektorem, zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeżeli nie, to trzeba będzie w bardziej ostrzejszym tonie gdzieś zainterweniować wyżej. Mamy posłów, żeby po prostu też nam w tym temacie pomogli. Mamy radnych powiatowych, też bardzo prosimy o pomoc w tym temacie, bo też jesteśmy tutaj wszyscy mieszkańcami. Natomiast rzeczywiście ten temat, który poruszył pan Marek Ciepliński tam, no to rzeczywiście no nie jest to do końca tak, jak powinno być, to jest na pewno. I to poruszyć też na tym spotkaniu,
na tym spotkaniu w przyszłym tygodniu. Nie odkładajmy tego, bo to jak zaczniemy pisać pisma i tak dalej, to... Ale jeżeli pani Ewa ma taką informację, że pan dyrektor ma być w przyszłym tygodniu, to panie burmistrzu, musimy wszystko zrobić, żeby do tego spotkania doszło tutaj w urzędzie i w terenie. W rozmowie, bo przecież jak można być, nie myśleć, projekt jest fatalny, jak można komuś włożyć przed dom dwa słupy, tak okrąglaki, takie wielkie i naprzeciwko transformator, gdzie firma Mansell powiedziała, że nie potrzeba tyle słupów. No to co? Pan dyrektor powiedział, że oni pieniędzy nie mają. No ja nie rozmawiałam z nim, bo ja bym mu zaraz powiedziała. Na każdy odcinek, cztery odcinki, które są do podłęża, na każdy odcinek mają po miliardzie. Firma Budimex wygrała za 300 ileś milionów. To gdzie ta różnica jest? Dla tego naszego odcinka? Jak nie ma pieniędzy. Ja powiedziałam, że nie odpuszczę. Mam nadzieję, że nie przyprawi mi to o zawał, ale nie odpuszczę, bo walczyłam przez 4 lata i powiedziałam, że nie odpuszczę im. I tak samo posłom, którzy przyjadą. Nie odpuszczę. Oni siedzą w sejmowych ławkach za nasze pieniądze. I po prostu oczekujemy inwestycji, która będzie dla nas, nie dla PL-ki. Bo w tej chwili to jest dla PL-ki. Nie ma dla nas. Tak, ma pani zupełną rację i musimy tutaj rzeczywiście bardziej twardą ręką podejść do tematu. Na pewno. Kwestię tego przejścia technicznego. W projekcie nawet nie ujęli przejść dla zwierząt po całej długości. Są właśnie lasy, przechodzą sarny, zwierzęta leśne i tak dalej. Zero. Tak. No ale projektant jest mądrzejszy. Ale on w ogóle tutaj nie był nie na terenie był. Rabki, on, tylko robili z mapy satelitarnej wszystko. Dokładnie. Bo u nas mnóstwo jest i tak dalej, coś tam kombinują. Ale mówię, woda po ostatnich opadach, przecież tam woda stała, wszystko było zalane i tak dalej. No to do czego to zmierza? Dobrze, dziękuję za przedstawienie tego problemu. Czy jeszcze ktoś z państwa chce? Widzę pani Ewa Świder, tak? Tak, ja jeszcze chciałam się odnieść do tego, co pan radny Skipiała powiedział, bo tam jest opracowywany ten projekt i tak myślę o tym właśnie projekcie, czy nie warto by było w końcu wziąć się za to, żeby połączyć bulwary i od razu do przodu pomyśleć, żeby jak będzie spotkanie z tymi mieszkańcami, którzy są właścicielami tych gruntów wzdłuż Raczykówki, stronę Ponic, czy po prostu nie zabezpieczyć od razu tych terenów pod tą ścieżkę rowerową, bo tak to znów minie 5 lat i nie będzie nic, a jeżeli jest robiony projekt, to czy nie warto włożyć po prostu do tego projektu dodatkowych pieniędzy, żebyśmy zabezpieczyli, bo to też jest rozwój dla Rabki, no nie? Dla Rdzawki, dla wszystkich sołectw, mielibyśmy chociaż ten odcinek przez Raczykówkę, i wtedy wspólnie z Ponicami po prostu coś zrobić, no bo nie ukrywam, że no po prostu to jest i nowy świat jeszcze jest zrobiona dokumentacja, no nie wiem jak tam by była możliwość, żeby cośkolwiek wziąć, bo tam są bardzo blisko te domy i ta droga jest bardzo wąska, ale no myślę, że takie zadanie powinno być właściwie, no to powinno być zrobione tak, jak było robiony chodnik w Ponicach, to nie rozumiem, dlaczego w projekcie, w porozumieniu z powiatem, nikt nie przewidział, skoro było robione 8 czy tam, nie wiem dokładnie ile przepustów, dlaczego od razu nie były dołożone dodatkowe pieniądze, pewnie to nie kosztowałoby nie wiadomo jakich pieniędzy i wydłużone te przepusty o dodatkowe już przygotowanie pod po prostu kiedyś pod tą ścieżkę, żeby to po prostu ten metr dali, czy półtorej metra było zrobione, bo tak to tracimy drugi raz, no musimy robić tak, od nowa ZRID, czy tam te wywłaszczenia, od nowa projekt i tak jakbyśmy powielali tą sumę, a tak to w ramach tego samego projektu za niewielkie pieniądze można by było to od razu zrobić, więc to co pan Skipiała powiedział odnośnie tego właśnie zamówić spotkanie, no to myślę, że warto też w tym projekcie by było, no nie wiem na ile to już jest na tym etapie możliwe, żeby to po prostu ująć, bo jednak no nie mamy takiej ścieżki rowerowej, można by było przez Krzywoń przejechać przez most i jedziemy w stronę Traczykówki, no dobre, chociaż te półtorej kilometra, dziś wszyscy ludzie na rowerach jeżdżą, no w Ponicach jest, w jednej części jest dobrze, ale do góry jest niebezpiecznie, a rowerów, mamy masę rowerów jeździ do Ponic, to odnośnie właśnie tego, ja chętnie się też przyłączę do tego i mieszkańców tych, co są na Dolnych Ponicach, gdzie łączy droga z Raczykówką, bo tam chcą oświetlenie, no to byśmy się też
przejdę się i byśmy się przyłączyli do tego. I drugą prośbę do pana burmistrza mam taką. Myślę, że to było 15 lipca. No nie dałam rady przyjechać do urzędu. Gdyby pan burmistrz zwrócił uwagę na system, który znaczy na system telefoniczny, który jest w urzędzie. Wiem, że to jest nowa rzecz. Po prostu w ciągu godzina 46 minut, 32 połączenia i w końcu na stary numer 440 pani Ewa Czyszczeń odebrała i proszę ją, żeby mnie nie rozłączała, bo to ten system, który jest zamontowany, w ogóle nie działa. Proszę zrobić telefon do starostwa 30 sekund. Nie wiem, ile dokładnie wydziałów, może 100, no nie wiem ile, ale zostaje pan przekierowany, zostaje pan odesłany gdzieś albo coś, a tu dostałam uwagę od jednego pracownika, myślę, że to jest pracownik, taką, że to tak działa jak w domu. Więc się pytam, czy urząd to jest dom. No przecież to jest nienormalne. Ja wiszę na telefonie półtorej godziny, no bo nie dam rady przyjechać, to ja jako radno, ale jak ktoś dzwoni z Zakopane czy Warszawa i chce przez telefon coś załatwić, ja rozumiem, że teraz nie ma pracowników, no bo są na urlopach i wakacje, no nie, ale to przecież system powinien być taki, że albo przekieruje, albo odrzuci, a mi się tłumaczy, że to jest dom, a poza tym ta osoba pół godziny rozmawia z kimś. Ja mówię, no to dlaczego mnie nikt, a jeszcze jedna uwaga, dlaczego skorzystałam z numeru 440, bo tylko ten działał. Więc dla mnie wydało się na to, starałam się znaleźć to po prostu tam, bo to jest zmienione niedawno. Ile pieniędzy na to poszło? Można wydać pieniądze na coś, co działa, a to po prostu no nie działa. Brniemy w cyfryzację, w różne te technologie, a my mamy w Rabce taki system, chyba nigdzie takiego czegoś nie ma. Bo ja później spróbowałam się dodzwonić do innych gmin. Bez problemu. No bez problemu. No niech pan. Po prostu dzięki pani Ewie później udało mi się, że ona po prostu mnie nie rozłączyła i na stary numer. No proszę bardzo, żeby pan zwrócił na to uwagę, bo nie jest to fajne, no nawet w Małopolsce nie więcej tam gdzieś jest, żeby taki system działał telefoniczny jak tu. No nie będę przecież, nikt nie ma numerów prywatnych do pracowników, no bo ten, no my jako radni możemy mieć pewnie. No, albo służbowych. No, ja po prostu też nie rozczuję, nie ma czasu, no ja często do starostwa, ale specjalnie zegarek wzięłam, później zadzwoniłam do starostwa, 30 sekund. Byłam załatwiona, gdzie, jaki wydział chcesz. Albo cię umawiają, albo jesteś przekierowany, a tu ja wisiałam godzinę 40 na dwóch telefonach, stacjonarnym i komórce. Dokładnie mam zapisane wszystkie numery, które wy na tej waszej centrali, tej nowej, wszystkie numery z wydziałów, do których się dodzwoniłam. Dodzwoniłam się dokładnie do dwóch, gdzie nie udało się skontaktować, a później na ten 440 stary numer. Dobrze, że tu pani informatyk, nie wiem, czy pani poszedł. No właśnie nie ma pana Pawła, nie możemy go zapytać o to. Ja próbowałam się akurat dodzwonić do trzech wydziałów, bo tam mnie sprawa interesowała. No. No i resztę dostałam odpowiedź, że jest tak jak w domu. Czyli proszę dzwonić do mnie do domu. Obsłużę. Dziękuję. Dziękuję pani Ewo. Czy jeszcze ktoś z radnych? Pani, jeszcze pani Ela, bardzo proszę, Szarowara. W nawiązaniu do zmian w budżecie i WPF-u chciałabym prosić, żeby na komisję budżetową następną ekodoradca przedstawił nam sytuację, czy w ogóle podejmuje, czy ma zamiar podjąć działania w sprawie stabilizatorów ciągu kominowego. Pan burmistrz takie pismo chyba też ma, dostałam od jednego z mieszkańców. Zainstalowanie, nie jestem fachowcem, więc z tego co tu czytam, zainstalowanie stabilizatora ciągu kominowego znacznie poprawia jakość powietrza, eliminację, redukcji pyłów. Czy w ogóle jest to przewidywane, bo były robione badania i to nie przez jakiegoś powiedzmy przypadkowego człowieka, tylko przez Instytut Energetyki w Warszawie i takie zaświadczenie mam. Drugie pismo, w którym jest napisane, że
w NFOŚ-ie kosztem kwalifikowanym w programie jest również zakup, montaż wszelkiego rodzaju nasad kominowych i tak dalej, regulatorów ciągów kominowych i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że gdyby Rabka podjęła się takiego zadania, można byłoby to nagłośnić w Polsce i byłby zupełnie inny oddźwięk niż ten, który, no, z którym mieliśmy do czynienia o jakości powietrza w Rabce Zdroju. Czy w ramach ochrony powietrza tego programu coś w tym kierunku będzie robione? Dziękuję, dziękuję, ale to panie na Lu. Następną komisję. Dziękuję bardzo. Pan Paweł prosił o głos. Panie burmistrzu, ja zwracam się w sumie w sprawie, która już tam była poruszana kilka razy. Dotyczy przebudowy ulicy Poniatowskiego, a konkretnie dotyczy jakby niedokończonej tej inwestycji tam przy tym mostku nad Tamą, nad basenem. Były tam prowadzone rozmowy z panem Pawłem, z właścicielami tego mostku, z wykonawcą, coś ustalali, ale do tej pory nie zostało to skończone jakby. W mojej ocenie jest to inwestycja niedokończona, bo jest pas drogi. Chciałbym zobaczyć, jak to w projekcie wygląda, ale wydaje mi się, że w projekcie na pewno nie wygląda tak, jak to wygląda teraz. No. Chciałbym, żeby ten temat już był zamknięty, bo to już jest... Od mostku do góry? Nie, przy tym mostku, który tam jest. No, ten beton jakby wchodzi w ten asfalt, to jakby jest w pasie drogi. W mojej ocenie to tak wygląda. I dobrze by było, żeby ten temat już został rozwiązany. Tam częściowo mieli ponieść koszty właściciele, częściowo miała to wykonać gmina, ale do tej pory nie zostało to jakby dokończone. I bardzo bym prosił, żeby jednak jakoś ten temat zamknąć, i bo inwestycja już została zrobiona i odebrana. Jeszcze tutaj mam pytanie odnośnie tej inwestycji na Gorczańskiej w dolnej części. Czy ktoś wcześniej z mieszkańcami rozmawiał albo pytał o zgody, że mogą wjeżdżać tam powiedzmy w działki, jak to zostało zrobione, czy oni podpisywali jakieś zgody? Bo dzisiaj rozmawiałem z panią, która stwierdziła, no, że dość mocno wjechali w jej działkę i chciałby jakąś informację uzyskać, gdzie się może zwrócić, nie wiem, o odszkodowanie, czy... No, myślę, że tyle. Dziękuję bardzo. Panie radny. Czy jeszcze ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Ja jeszcze chcę się spytać. Jeszcze pani Ewa, bardzo proszę. Chciałabym albo może uciąć spekulacje na temat. Chciałam spytać burmistrza odnośnie imigrantów. Bo pojawiają się mówią różni ludzie na terenie Rabki, na terenie Sołec. Są, akurat mam Facebook, chociaż go nie miałam, ale mam, wrzucają różne pisma. I właśnie takie pismo jedno było na Facebooku skierowane do pana burmistrza. Chciałam wiedzieć, czy pan burmistrz, czy my jako Rabka i sołectwa już wiemy, czy będziemy mieć migrantów, czy nie? Nie wiem, skąd pani to wie, bo ja pierwszy raz już od pani. Czyli takiego pisma nie było? Nie, ani na spotkaniu z wojewodą nigdzie takie rzeczy. Bo bardzo głośno o tym teraz jest i właśnie, no było wrzucone to pismo, było, no nie wiem, musiałabym sobie poszukać, były pieczątki, no nie wiem, czy to... No krążyło w sieci to pismo. To może ktoś złośliwie wziął. Pan burmistrz mówi, że nie było, no to nie było. Fake news jakiś. Dziękuję bardzo, panie Ewo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? To już momencik. Jeszcze w takim razie ja jedno zapytanie. Bardzo bym prosił o albo zamontowanie kosza na dworcu busów tutaj koło przystanku, bo ciągle są apele, ciągle są zapytania mieszkańców i że ciągle, że też dochodzą do mnie zdjęcia, ja też przejeżdżam wielokrotnie, ciągle ten kosz jest przepełniony, czy to z busów wysiadają, czy też nie, ale generalnie, żeby zapanować nad tym, albo większy kosz dać, albo po prostu częściej to próbować opróżnić, bo oprócz pełnego kosza wszystko jest poza koszem. Mnie się wydaje, że można byłoby większy koszt tam zamontować. Bardzo bym prosił, żeby w miarę szybko ten problem rozwiązać. Dziękuję bardzo. Jeszcze tutaj pani
Pani radna powiatowa. Pani radna, bardzo proszę. Nie z gminy. No, jak partycypujemy, to musimy mieć jakieś środki, żeby dołożyć do przebudowy. A to, panie burmistrzu, ale to ja myślę, że to jest tak, w przypadku inwestycji. Jeżeli chodzi o takie porządkowe sprawy, my na bieżąco, pani radna, staramy się nagłaśnić, monitorować. Niemniej jednak pewne rzeczy są niezależne od nas, tak jak pogoda. Więc staramy się jak najbardziej być przedłużonym ramieniem, proszę, gminy radni to dalej, bo po prostu no staramy się tak. Dziękuję pani radna za tą informację. Tak jak wcześniej deklarowaliśmy i pan burmistrz i ja, trzeba zrobić spotkanie z zarządem dróg z Nowego Targu. Myślę, że trzeba zrobić komisję problemową, tak jak mówiliśmy kiedyś tutaj, zaprosić radnych powiatowych i te wszystkie problemy, które mamy do rozwiązania z zarządem dróg powiatowych, poruszymy. Nie wiem, czy uda się w sierpniu takie spotkanie zrobić, to jeszcze z państwem, bo to jest czas urlopowy, ale nie ma co tego odkładać, początkiem września taką komisję problemową zrobić, zaprosić wcześniej. Panie burmistrzu, bardzo bym prosił, ustalimy sobie, może by tutaj albo ode mnie pójdzie zaproszenie, albo od pana burmistrza i wtedy byśmy tutaj te tematy, które poruszamy teraz, a nie ma tej trzeciej osoby, tej najważniejszej w zasadzie, która jest odpowiedzialna za to, no to my sobie tutaj możemy porozmawiać, te tematy wrzucamy, ale pan burmistrz no tutaj ma związane ręce, bo to nie jest jego teren. My musimy bezpośrednio rozmawiać z właścicielem i zarządcą tych dróg i te problemy przedstawić bezpośrednio i żeby zarządca wiedział, że my po prostu się interesujemy jako radni, jako burmistrz tutaj, i jako radni powiatowi. Jeżeli te siły skumulujemy i taką jakąś wypracujemy dobrą współpracę, bo ja nie mówię, żebyśmy po prostu tutaj z jakimś szeregiem pretensji, tylko żebyśmy po prostu wypracowali jakieś wspólne stanowisko, jakiś wspólny wypracowali harmonogram działań, żebyśmy na bieżąco mogli tutaj dla mieszkańców te trudności realizować. Tak, właśnie. Zaprosić, po prostu zapoznać się. W takim razie ustalimy tutaj z radnymi, jaki termin by odpowiadał i myślę... Proszę. Dobrze ustalimy tak, żeby wszyscy radni mogli uczestniczyć. Taka inicjatywa jest i jest potrzebna. Dziękuję bardzo. Więcej. Tak jeszcze. Możemy ustalić, jeżeli jesteśmy gotowi w tym momencie, to możemy. Panie burmistrzu, proszę jeszcze o głos. Pan burmistrz, prosi. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, my z Powiatowym Zarządem Dróg staramy się ustalać również inwestycje na przyszły rok zawsze i przysyłają nam
również plany i kwoty. Na ten rok, na przyszły rok, przepraszam, na dzień dzisiejszy nie mamy nic. Jeżeli pozwolicie Państwo, to wystąpimy do nich, czy to zostało ustalone. To, o czym powiedział pan Stanisław Kiersten, no nie było dyrektora, bo ja o to już pytałem wcześniej, bo my jak będziemy chcieli się przymierzyć do budżetu na przyszły rok, to też byśmy Państwu chcieli pokazać, bo na przykład no jeżeli mówimy o ulicy Kilińskiego, to proszę mi wierzyć, że może być sytuacja taka, że będziemy potrzebowali tam zabezpieczenia w wysokości miliona, czy nawet więcej, bo oni chcą przebudować całość tam. I teraz jeżeli dostaniemy od nich, co oni ustawiają jako priorytety w naszej gminie, to będą tam również pokazane kwoty. I chciałbym, żebyśmy coś takiego otrzymali, ale jeżeli Państwo chcecie zrobić to w sierpniu, a oni nie będą tego mieli przygotowane, no to pewne rzeczy przegadamy, ale nic z tego nie wyniknie. Panie burmistrzu, zróbmy to po 11, gdzieś w granicach 15 września, dlatego że rzeczywiście ta informacja, jeżeli będzie, że takie inwestycje są planowane, no to musimy zabezpieczyć wkład własny, albo tak? To jest jedna sprawa, a we wrześniu chcemy tutaj z radnymi zrobić spotkanie w celach, będziemy budżet tworzyć i tutaj będziemy wpisywać te inwestycje, o których mówiliśmy wspólnie, więc też musielibyśmy znać plany powiatowego zarządu. Więc gdzieś w granicach, panie burmistrzu, 15, jeżeli można byłoby z takim pismem prosić o wystąpienie do powiatowego zarządu i wtedy zaproponować, przepraszam, proszę o spokój, zaproponować, jak mamy? 17. 12 w czwartek wstępnie deklarujmy, że żebyśmy mogli takie spotkanie zorganizować. A pani nie ma, tak? Ja jestem cały czas, więc. Tak, to są uroczystości. 17. 18-19 wstępnie, żebyśmy takie spotkanie zorganizowali. Bardzo proszę. 18 września. Może być, no tak, żeby też pracownicy z powiatowego zarządu mogli w godzinach pracy zarządu, no nie, bo my to możemy, tylko na nim jak pracownicy powiatowego zarządu. Godzinę można jeszcze ustalić. To ja myślę, że godzinę można zaproponować. Możemy zaproponować 15, a jeżeli po prostu pan dyrektor by stwierdził, że by pasował wcześniej. I do 15:30. To może być 11:20. Możemy w godzinach pracy urzędu. Panie Wodzie, damy rady? Czyli Państwo chcielibyście później? Im później, tym lepiej. O. No to zaproponujemy. Tak, bardzo proszę. Dobrze, wyczerpaliśmy z tego, co widzę, zapytania i interpelacje radnych. Szanowni Państwo, chciałem przypomnieć, że jutro obchodzimy 80. rocznicę Powstania Warszawskiego. W związku z tym proponowałbym, żebyśmy powstali, żebyśmy minutą ciszy uczcili poległych powstańców. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze chcieliśmy razem z panem burmistrzem zaprosić na pewne wydarzenia, które będą się w najbliższych dniach odbywać. Bardzo bym pana burmistrza prosił o przedstawienie harmonogramu tych wydarzeń. Panie przewodniczący, szanowni radni, no w najbliższą sobotę jest święto Rabczańskiej Solanki. Mamy 160. rocznicę powstania uzdrowiska. Jeżeli Państwo znajdziecie czas, to w imieniu swoim, ale też pani prezes uzdrowiska bardzo serdecznie zapraszam. I imprezy, które są organizowane u nas pod Musztą, jeżeli macie Państwo czas, naprawdę bardzo zapraszam, żeby w tym wziąć udział, bo później to tak bywa, że jestem ja, czasem jest dwóch radnych. No, mam nadzieję, że w jakiś sposób
znajdziecie cokolwiek czasu, żeby chociaż na chwilę przyjść. Bardzo bym o to prosił. Dziękuję. Ja też mam taki apel do Państwa, do kolegów radnych, że kto ma czas, żebyśmy w takich uroczystościach, takich wydarzeniach uczestniczyli, żeby nas było troszkę więcej, no bo to są wydarzenia, które przemijają, a jednak chciałbym, żebyśmy uczestniczyli w tym życiu społecznym, żebyśmy się tu zżywali z mieszkańcami, żebyśmy też byli po prostu widoczni, że też się interesujemy tymi sprawami, i tymi wydarzeniami, które ktoś przygotował, żebyśmy też uszanowali tą ich pracę. Także dziękuję i zapraszam w swoim imieniu i pan burmistrz, tak jak tutaj zaprasza. Jeszcze jest w piątek wystaw, tak? Panie Janie, panie radny Janie, w piątek mamy też o 17. Bardzo proszę o zaproszenie ustne. Zapraszam wszystkich w piątek na godzinę 17 do odbudowanego anioła na wernisaż albumu Rabka na cztery pory roku okiem Janka Ciepkińskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim gościom, radnym powiatowym, przedstawicielom komitetów osiedlowych i sołectw za to, że uczestniczyli w dzisiejszej sesji, wszystkim mieszkańcom, którzy mogli nas oglądać. Dziękuję za to uczestnictwo. I w takim razie ostatni punkt, otwieram ósmy punkt, zamknięcie sesji. Zamykam piątą sesję Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym odnieść zaproszenie wszystkich radnych jeszcze na imprezę, na piknik, który odbędzie się w niedzielę. Dziękuję, dziękuję panie bardzo. Czy ktoś jeszcze na piśmie ma zapytania interpelacyjne? Panie burmistrzu, może z Pawłem Rapaczem porozmawiamy i byśmy zamknęli ten temat. No, trzeba to skończyć. Do tego, przed tym mostem tego wjazdu. To nie jest jakaś sprawa. Przyszłym tygodniu, żebyśmy mogli uczestniczyć, ja się wydaje, że to jest